Reset Obywatelski. Dzień dobry Państwu. Kłania się Radosław Gruca, który dziś, mam nadzieję, już po raz ostatni albo przedostatni zastępuje prawidłowego autora tegoż formatu, czyli Tomasza Piątka. To jest Dochodzenie Prawdy na kanale Reset Obywatelski. Niemniej jednak nie bylibyśmy sobą, gdybyśmy nie zadbali o to, żebyście dawki Tomka Piątka ostatnich ustaleń co poniedziałek nie otrzymali. W związku z tym na początek pierwszą godzinę spędzimy we dwóch przy opowiadaniu wam o ostatnich odkryciach, które też, no cóż, drodzy Państwo, nie są wcale pozbawione poprzednich tropów. To jest ciąg dalszy śledztw Tomka, które na szczęście rezonują coraz szerzej. Będziemy też mówić o współpracy Tomka i pani redaktor Anny Dryjańskiej na temat, która, no właśnie, to o tym wszystkim sam Tomasz opowie już za chwilę, a w drugiej godzinie, drodzy Państwo, serdecznie zapraszam na program, który już trochę podsumuje to, co się dzieje w Polsce roku 2021 w polityce. Zaprosiłem wyjątkowe redaktorki, które też każda z osobna i wszystkie razem stanowią o dużej jakości dyskusji i rozmaitych obserwacji. Naszymi gośćmi będzie Dominika Długosz z Newsweeka, Beata Grabarczyk z Radia Nowy Świat, Karolina Opolska z Onetu i Żaneta Gotowalska z portalu Na Temat. Drodzy Państwo, nie przedłużając, zapraszam już do nas prawdziwego gospodarza tego programu. Ja dzisiaj jestem tylko wspomagającym, ale przez dwie godziny. Gospodarzu, pojaw się nam. Dobry wieczór. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dziękuję, że jesteście i dziękuję Tobie, Radku, że wziąłeś to na siebie. Ja się od razu, zanim przejdziemy do tematów, odniosę się do komentarza, jaki do mnie dotarł po naszej poprzedniej rozmowie. Ktoś mi zarzucał, że byłem mniej precyzyjny i energiczny niż zwykle, więc przeproszę wszystkich za to, że jestem ciągle jeszcze dochodzę do siebie po problemach zdrowotnych. Jestem pod opieką lekarzy i mam nadzieję, że właściwie już jestem pewien, że od 1 stycznia, to znaczy od początku nowego roku będę mógł... Tfu, odpukać prowadzić. Niemalowane, to jest niemalowane, odpukujemy i liczymy na to. Spokojnie, Tomek, ale niestety, no cóż, natury nie da się oszukać i mam nadzieję, że odpowiedzialnie, ale nie pozostawiasz tropów, które złapałeś, by wywietrzały. Więc zacznijmy, zacznijmy może... Ja trochę ci pomogę uporządkować. No zacznijmy od osoby, która niby jest w centrum uwagi co najmniej od końca ubiegłego roku, a tak naprawdę ciągle dość niewiele o niej wiemy, mimo że czytamy maile ze skrzynki tej osoby, a tą osobą jest wciąż jeszcze, mimo wszystko, minister szef kancelarii premiera Mateusza Morawieckiego, Michał Dworczyk, były wiceszef MON-u, zastępca Antoniego Macierewicza,
piroman swego czasu. To wszystko pokrótce przypomnimy, ale najważniejsze jest to, co udało się odkryć teraz, żebyście mieli świeże informacje, bo niestety te informacje znowu wskazują na to, że mamy sieć powiązań, co do której tylko kwestia czasu i pracy, żeby odkryć, dokąd te wszystkie nitki zmierzają, ale na pewno mają pewne cechy wspólne, te pajęczyny, które rozgrzebujesz w swoich śledztwach. Ale zacznijmy od szczegółu do ogółu, czyli szczegół, co udało ci się ostatnio uchwycić, jeśli chodzi o zbieżność ministra Dworczyka posiadłości czy też nieruchomości z ludźmi, którzy chcą bardzo popsuć Unię Europejską i nie tylko. Poproszę naszą dzielną realizatorkę Asiator na początek, żeby pokazała nam pierwszy skan. Tak, żebyśmy sobie zwizualizowali, kogo oglądamy, tak? Chodzi o tego pana, tu się niektórzy nim zachwycali, że jest taki ogarnięty, taki skuteczny, taki przystojny. Inni się zachwycali, że krytykował w prywatnym mailu do premiera Morawieckiego, krytykował ministra Macierewicza za niszczenie polskiej armii. Tak się składa, że Dworczyk to wieloletni protegowany Macierewicza i tak się składa, że nieruchomościami ministra Dworczyka już się tak pobieżnie niektóre media zajmowały, właśnie między innymi z tego względu, no media pochyliły się nad tym, że Dworczyk z kolegami założył takie mini osiedle na przedmieściach Warszawy pod lasem i wśród tych kolegów, koleżanek była córka Antoniego Macierewicza, Aleksandra. To wzbudziło pewną sensację. Ci, co pogrzebali dalej, to doszli do wniosku, że to są, że to jest grupa związana z Opus Dei. No i na tym się jakby skończyło. Ja poszedłem trochę głębiej. Poproszę teraz o skan numer dwa. To jest skan z Księgi Wieczystej, on w tej chwili jest tutaj mały, tak jak na niego patrzymy, no ale później, kiedy ta transmisja stanie się filmem dostępnym w internecie, można sobie tutaj zatrzymać klatkę, powiększyć obraz. I tutaj widzimy taką sytuację, że matka Dworczyka, pani Alina, uzyskała dom od niejakiego Filipa Łajszczaka, a potem zaraz po tym, jak ten dom uzyskała, to w drodze darowizny część udziałów przekazała synowi Michałowi Dworczykowi. Więc za pośrednictwem mamy Dworczyk uzyskał dom od Filipa Łajszczaka. Ten dom stoi na działce znajdującej się w tym, jakby to powiedzieć, mini osiedlu. Wcześniej współwłaścicielami tego byli między innymi też i Dworczyk, i Łajszczak. Natomiast jak widać, z panem Łajszczakiem tutaj pan Dworczyk jest dość blisko również w stosunku do innych kolegów z tego mini osiedla, ponieważ mieszka w domu, który wcześniej należał do pana Łajszczaka. W Księdze Wieczystej czytamy, że matka Dworczyka uzyskała od Łajszczaka ten dom drogą zamiany. Czyli znowu mamy tutaj coś, co pisowcy najwyraźniej lubią, czyli takie żonglowanie nieruchomości. No dobrze, i kim jest pan Łajszczak, który dał dom, zamienił się domami z matką Dworczyka, żeby ona mogła synowi ten dom przekazać? Poproszę o skan numer 3. Na którym zobaczymy pana Łajszczaka obok Marka Jurka, słynnego polityka antyaborcyjnego, antykobiecego. Łajszczak był jego doradcą, ale to, co jest najistotniejsze tutaj na tym skanie, to jest fragment artykułu, w którym czytamy, że Łajszczak został reprezentantem prawicy Rzeczpospolitej w ruchu European Christian Political Movement, czyli Europejski Chrześcijański Ruch Polityczny. Co to za ruch? No, jest to ultraprawicowa międzynarodówka, która finansuje, i tu poproszę o następny skan, finansuje fundamentalistyczną sieć Agenda Europe.
To jest sieć organizacji ultraprawicowych, antykobiecych, fanatycznych, fundamentalistycznych, jeśli chodzi o religię i polityczne poglądy. Jak tutaj widzimy na tym skanie, związana z Agenda Europe jest również słynna polska antykobieca organizacja Ordo Iuris, która jest, jak wiemy, wspierana przez Kreml. No i tak się składa, że również sama Agenda Europe jest wspierana. Tu poproszę o kolejny skan. To są dwa fragmenty artykułu z tygodnika Polityka. Później będzie można sobie zatrzymać ten kadr, powiększyć i zobaczyć ten skan w całości. Tu czytamy, że Agenda Europe jest wspierana przez dwóch bardzo ważnych oligarchów, Konstantina Małofiejewa, który też sponsorował napaść zielonych ludzików Putina na Donbas, i Władimira Jakunina, byłego agenta kremlowskich służb specjalnych KGB, przyjaciela Putina, oligarchę kolejowego, który ma wiele powiązań też z premierem Morawieckim, który teraz jest patronem politycznym Dworczyka. Jak widać, czyli podsumowując, mama Dworczyka i Dworczyk dostali dom od człowieka, który działał w sieci wspierającej fundamentalistyczną organizację, wspieraną również przez najbliższych Putinowi oligarchów. Oligarchów, którzy są, jakby to powiedzieć, finansowo-politycznymi agentami Putina. I Agenda Europe, co jest celem Agendy Europe? Dlaczego organizacja kolegi Dworczyka i dlaczego oligarchowie rosyjscy wspierają Agendę Europe? Bo Agenda Europe chce sprowadzić Europę z powrotem do XIX wieku, odebrać kobietom prawa, homoseksualistom prawa, wykluczyć edukację seksualną. No nic dziwnego, że to się bardzo Putinowi podoba, ponieważ Putin stał się w tej chwili, jakby to powiedzieć, światowym guru, papieżem, sponsorem i wodzem konserwatyzmu. Nie takiego normalnego konserwatyzmu europejskiego, jaki znamy z XX wieku, tylko nowego turbokonserwatyzmu, który właśnie głosi, że mężczyzna ma prawo bić dzieci, bić żonę, pewnie psa i kota również, oczywiście, jak już żonę i dzieci. Homoseksualiści nie powinni się pokazywać na ulicach, a być może powinni iść do więzienia za samo to, że są homoseksualistami. Ogólnie chodzi o to, żeby pozbawić ludzi wszelkich swobód, jakie dla nich wywalczyła cywilizacja zachodnia. Co jeszcze wiemy o tym osiedlu? Wiemy, że współwłaścicielem tego osiedla, wcześniej, kiedy ono było własnością wspólną, więc współwłaścicielem również gruntu, na którym mieszka mama Dworczyka z Dworczykiem, współwłaścicielem był Dymitr Hirsch. Tutaj poproszę o kolejny skan, znowu z Księgi Wieczystej, z innej Księgi Wieczystej, która dotyczyła tej wspólnej własności. Tutaj widzimy na górze pana Łajszczaka, a na dole pana Dymitra Hirsza. Dymitr Hirsch to postać bardzo zagadkowa, którą zajmowałem się ja, zajmował się Grzegorz Rzeczkowski. Poproszę o następny skan. To będzie skan z serwisu rejestr IO opartego na Krajowym Rejestrze Sądowym. Widzimy tutaj na dole, że pan Dymitr Hirsch był prezesem pewnej organizacji, a Filip Łajszczak był we władzach tej organizacji obok pana Dymitra Hirsza. I ta organizacja nazywała się pięknie Stowarzyszenie na Rzecz Swobód Obywatelskich. To mnie zawsze zadziwia, jak na przykład Ordo Iuris, które łamie prawa ludzkie, nazywa się Instytutem na Rzecz Kultury Prawnej, prawda? A ci panowie związani z organizacjami łamiącymi, pragnącymi nam odebrać wszelkie swobody obywatelskie, tworzą sobie Stowarzyszenie na Rzecz Swobód Obywatelskich. Przejdźmy dalej. Poproszę o następny fragment. To jest fragment z książki Morawiecki i jego tajemnice, gdzie jest mowa o tym, kim jest Dymitr Hirsch.
On jest nieformalnym doradcą Morawieckiego i jego przyjacielem. Źródła mówią, że on wręcz kontroluje dużą część poczynań premiera Morawieckiego, przynajmniej tak było wtedy, kiedy pisałem tę książkę, ale również był wcześniej związany z Beatą Szydło, która Morawieckiego nie lubi, więc mówimy tutaj o człowieku, który ma wpływy w różnych pisowskich środowiskach. Współpracował z niejakim Sebastianem Bojemskim. Bojemski został opisany przez Grzegorza Rzeczkowskiego jako jedna z tych osób, które rozkręcały histerię, teorie spiskowe po katastrofie smoleńskiej. Teorie spiskowe pozornie antyrosyjskie, ale korzystne dla Rosji, bo teorie te dzieliły Polaków na dwa wrogie plemiona, osłabiały Polskę, no i dzięki nim Putin mógł przywdziewać maskę osoby niesłusznie oskarżonej, no bo morderca się cieszy, kiedy ktoś go oskarży o morderstwo niesłusznie i w sposób pozbawiony wszelkich dowodów. Może wtedy się przedstawiać jako ofiara oszczerstwa. Co jeszcze wiemy o Dymitrze Hirszu? No tak się składa, że ta osoba niezwykle wpływowa według naszych źródeł, poproszę o ostatni skan, jest to osoba rodzinnie powiązana z Rosją i o tym nie mówilibyśmy, gdyby nie to, że osoba o takim znaczeniu politycznym, no musimy, ludzie mają, wszyscy Polki i Polacy mają prawo znać, mają prawo wiedzieć, jeśli osoba, która ma wpływ i dojście do premiera Rzeczypospolitej Polskiej, ma równocześnie jakiekolwiek związki z państwem dla nas wrogim, jakim w tej chwili niestety jest putinowska Rosja. To jest skan z archiwum cyfrowego IPN, gdzie czytamy, że matką Dymitra Hirsza jest Galina Sincowa-Hirsz. W książce Morawieckiej jego tajemnice również o tym mówimy. Pani Sincowa-Hirsz jest Rosjanką, ale jest Rosjanką, która spędziła wiele lat w komunistycznych Niemczech Wschodnich. Zazwyczaj Rosjanie, którzy tam jechali, pełnili tam jakąś misję, niekoniecznie wywiadowczą, polityczną, kulturalną, ale działali w celu rozszerzania i utwierdzania wpływów sowieckiej Rosji w tym kraju zwasalizowanym, jakim były komunistyczne Niemcy Wschodnie. To jakby tyle, a od razu zapowiem, że przygotowuję artykuł, który pojawi się w serwisie Reset Obywatelski, w naszym serwisie internetowym, na naszej stronie internetowej, gdzie będzie więcej o Michale Dworczyku i o tym powiązaniu. To jeszcze tylko powiedz, bo Filip Łajszczak jest też, no swego czasu na pewno był wicenaczelnym takiego pisma Christianitas. Tak. Które też to analizowałeś. Rozumiem, że nie tylko Agenda Europa, ale generalnie współpraca z takimi środowiskami, które później gdzieś wpisywały się z kolei w agendę Ordo Iuris i agendę tego najtwardszego PiS-u, tak? Tak, tak. Najtwardszy PiS oscyluje między Opus Dei a Ordo Iuris. Opus Dei jest ultrakatolickie, Ordo Iuris jest ultra, ale równocześnie pseudokatolickie, bo jak wiemy, Ordo Iuris wywodzi się z brazylijskiej sekty Tradição Familia Propriedade, która została potępiona przez katolickich biskupów Brazylii już w latach 80. Brazylijscy biskupi wręcz zabronili katolikom kontaktowania się z członkami tej sekty, a członkowie tej sekty później przybyli do Europy i założyli tutaj Stowarzyszenie imienia Skargi, Instytut imienia Skargi, które z kolei założyły Ordo Iuris. Jeszcze jedną rzecz, którą musimy dzisiaj omówić, to jest historia pana Siergieja Jastrzębskiego, który jest kolejnym puzzlem do twojej układanki, którą tworzysz, nie tworzysz, tylko odtwarzasz układanki rosyjskich sieci wokół
architektów PiS-u, między innymi też Lecha Kaczyńskiego mamy tutaj, a mianowicie swego czasu, Tomku, opisałeś historię spotkań Wasina, szpiega KGB, z Jarosławem Kaczyńskim w familiarnej, sympatycznej atmosferze przy alkoholu, o czym sam Jarosław Kaczyński zresztą mówił, omawiał sobie na początku lat 90. rozmaite kwestie. I powiem szczerze, to jest jeden z ciekawszych i bardziej tajemniczych artykułów, jakie czytałem w tym roku. Polecam. Newsweek, czerwona okładka, Tomka, piątka artykuł. Ale okazuje się, że to nie wszystko. Że przyjaciel Wasina, czyli Siergiej Jastrzębski, również pojawił się i to w istotnym bardzo momencie, i to pojawił się u nie byle kogo, tylko u prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Lecha Kaczyńskiego, czyli brata Jarosława. Opowiedz nam o tym spotkaniu i opowiedz nam, co tobie razem z redaktor Anną Dryjańską na temat udało się dziwnego w tej całej sytuacji ujawnić, bo to jest kolejna konfuzja dla mnie niezwykła. Tak, polecam też bardzo te dwa artykuły, jeden dostępny na newsweek.pl, drugi na polityka.pl. Znaczy ten o Wasinie jest na newsweek.pl. Dostępny. Tak, a ten o Jastrzębskim jest na polityka.pl. Polecam, bo należy też, i polecam wykupienie sobie dostępu cyfrowego, bo myślę, że należy też nagradzać odważne redakcje, które jakby przełamują barierę strachu i milczenia i zaczynają pisać o rosyjskich powiązaniach PiS. Może zacznijmy od początku, więc przenieśmy się do Finlandii na początek, bo ta historia zaczyna się w Finlandii w latach 70., 80. Działa tam sobie dwóch wywiadowców, właściwie wytrawnych szpiegów kremlowskich służb specjalnych KGB. Jeden się nazywa Siergiej Iwanow, drugi się nazywa Anatolij Wasin. I co oni robią? To nie są jacyś tacy tam sobie szpiedzy, co to gdzieś tam pójdą, coś usłyszą od kogoś przypadkiem, napiszą jakiś raporcik zawierający informacje nie wiadomo czy istotne. To są wybitni profesjonaliści, którzy nie tylko zbierają informacje, oni tworzą sieci wpływu, zdobywają agentów, którzy są nie tylko agentami informatorami, ale są agentami, którzy wpływają na politykę Finlandii. Wśród tych agentów, których oni razem pozyskują, jest pan Esko Aho, polityk, który był później ministrem, jeszcze wyżej zaszedł w Finlandii, a teraz jest w Radzie Nadzorczej Sbierbanku, w którego władzach zasiada syn Iwanowa, jednego z tych dwóch KGB-istów. Więc te sieci, które oni tworzą, są potężne i potrafią przetrwać pół wieku. Więc to są wybitni specjaliści. I co się potem dzieje? Pan Wasin jest specjalistą nie tylko od Finlandii, ale też od Polski. Doradza, czy próbuje doradzać Jaruzelskiemu i Kiszczakowi, chociaż jest na nich zły, jak się dowiadujemy z różnych źródeł w latach, na początku lat 80., jest wściekły, że Jaruzelski i Kiszczak nie powiesili Lecha Wałęsy, czy też go nie zabili w jakiś sposób. No, ale Wasin był tak zwanym jastrzębiem, liczył na to, że można polskie dążenie do niepodległości zdusić. Ale był też elastyczny. Kiedy przychodzi rok 89, Wasin zaczyna się spotykać z Jarosławem Kaczyńskim. Od razu typuje sobie tego wtedy nieznanego polityka drugoplanowego, ale widzi, że ambitnego i gotowego do spotkań. Panowie, co później Kaczyński po wielu latach sam przyznał, panowie spotykali się wielokrotnie przez kilkanaście miesięcy w latach 89-90. Wasin i Kaczyński pili alkohol i wymieniali się informacjami, rozmawiali na tematy polityczne. Wasin nawet zdradzał Kaczyńskiemu, tak przynajmniej Kaczyński dziś twierdzi, tajemnice, na przykład o tym, że w Rosji się szykuje pucz, który faktycznie później w 91 roku wybuchł. I tu się, jeśli to jest prawda, no to jest oczywiste, że Wasin, skoro coś takiego powierzył Kaczyńskiemu, to musiał bardzo dużo uzyskać od niego w zamian.
I no tutaj szczególnie obciążające jest to, że Kaczyński przyznał się do tego po wielu latach w książce wydanej w 2016 roku, w książce Porozumienie przeciw monowładzy, tak ładnie nazwał swoją książkę. I w tej książce napisał, że on wyspowiadał się z tych spotkań szefowi Urzędu Ochrony Państwa, czyli ówczesnego kontrwywiadu, Andrzejowi Milczanowskiemu. Twierdzi, że mu powiedział o swoich spotkaniach z Wasinem, a Milczanowski twierdzi stanowczo, że Kaczyński nigdy mu o tym nie mówił. Więc to jest bardzo obciążające dla Jarosława Kaczyńskiego. To jest początek tej historii. No i co się potem dzieje? Wasin, który stał się elastyczny i rozmawiał z Kaczyńskim o finlandyzacji Polski między innymi. Czy Polska nie mogłaby mieć takiego statusu jak Finlandia w latach 80., czyli kraj demokratyczny, ale jednak w sojuszu z Rosją, a nie z Zachodem. Wasin sobie wrócił do Rosji, zajął się biznesami. Natomiast jego kolega Siergiej Iwanow, który razem z nim werbował ludzi w Finlandii, został ministrem obrony, potem szefem administracji prezydenta Putina, poszedł bardzo wysoko w górę. I pupilem Iwanowa był Siergiej Jastrzębski, człowiek wielu talentów, rzecznik prasowy, który brał na siebie najgorsze kompromitacje i zbrodnie Kremla i tłumaczył je dziennikarzom, nawijał im makaron na uszy. Również dyplomata, którego Putin wysyłał do Europy. Również tajny kurier, którego Putin wysyłał do talibów. Człowiek też obdarzony talentami artystycznymi. No i pochodzenia polskiego, jak wskazuje nazwisko, Siergiej Jastrzębski. Jednak to polskie pochodzenie nie przeszkadzało mu być jednym z najwierniejszych sług Kremla. No i w 2006 roku Putin ma wysłać kogoś do Lecha Kaczyńskiego. No i kogo wysyła? Wysyła Siergieja Jastrzębskiego, więc sprawa jest ważna. To zaufany i bardzo zdolny wysłannik Putin. Lech Kaczyński. Pamiętajmy o tym, czym się zajmował Jastrzębski, dlatego że Jastrzębski od 2004 roku zajmuje się, drodzy Państwo, jest to oficjalna informacja, on zajmuje się, jest specjalnym przedstawicielem do spraw kontaktów z Unią Europejską od 2004 roku. Co nam to mówi o Siergieju Jastrzębskim? No, przypomnę wszystkim, bo czasami to umyka, więc warto sobie spojrzeć na tło, jakie wtedy było w sytuacji międzynarodowej. No, 2004 rok to jest ten rok, kiedy Unia Europejska rozszerza się o kraje z Europy Środkowej, między innymi Polskę i też republiki, były republiki postradzieckie nadbałtyckie. I to są, no i to jest wielka geopolityczna zmiana. To znaczy nie dość, że posypał się wymarzony, posypało się wymarzone imperium Władimira Putina. On to nazywa, przypomnijmy, największą katastrofą geopolityczną chyba w historii świata, czy XX wieku na pewno, tak mówił Władimir Putin. I właśnie Jastrzębskiemu zleca, żeby odpowiadał za kontakty z Unią Europejską, a to nie znaczy wcale z Brukselą, tylko generalnie ma operować, ma zajmować się kwestią, też trzeba by tak powiedzieć, bo nie da się tego inaczej odbierać, no ma też monitorować to, co się dzieje w tych państwach po rozszerzeniu i wejściu do rodziny państw zachodnich, takim ostatecznym, usankcjonowanym akcesją. Więc to tylko to się rzuciło mi w oczy, więc chciałem Państwu przypomnieć, że 2004 rok to nie jest przypadkowy rok i to nie jest przypadkowe zadanie, które dostał od Putina. Tak, i Jastrzębski ma też pohamować Unię Europejską przed próbami interesowania się na przykład łamaniem praw człowieka w Rosji, w Czeczenii. On to robi, on jest jastrzębiem w masce gołębia, bo on jest bardzo kulturalny, wykształcony, świetnie opowiada, przystojny i tak dalej, daje się lubić, ale on jest jastrzębiem, tak wygląda Siergiej Jastrzębski właśnie. I pytanie, czy być może dlatego też go Putin wysyła do Polski, nie tylko ze względu na te wszystkie talenty, ale też ze względu na to, że Jastrzębski należy do tego samego kręgu, co Iwanow i jego kolega Wasin,
który pił alkohol z Kaczyńskim i wymieniał się z nim informacjami. Bo trzeba pamiętać, Jastrzębski jedzie do brata Lecha Kaczyńskiego, do brata, który niemal we wszystkim Jarosława Kaczyńskiego słucha. I to się dzieje. Jastrzębski przyjeżdża do Polski. Lech Kaczyński zgadza się spotkać z wysłannikiem Putina zamiast z samym Putinem. No to jest dość niesłychane w dyplomacji, bo zazwyczaj prezydent się spotyka z prezydentami, od biedy z premierami lub ambasadorami, ale no to taki wysłannik, który nie jest nawet ambasadorem, no to jest takie, no Lech Kaczyński tutaj robi duże ustępstwo wobec Rosji. To też jest bardzo ważne. To było bardzo ważne spotkanie. Oni ze sobą rozmawiali i potem Jastrzębski udzielił wywiadu nawet Gazecie Wyborczej i mówił o tym, mówił w ogólnikach o tym spotkaniu z Lechem Kaczyńskim, ale mówił pozytywnie. Po czym sobie wrócił do Rosji. Niedługo potem Putin postanowił zrobić Miedwiediewa swoim prezydentem. Putin został, taka roszada, Putin został premierem, a jego podwładny Miedwiediew został marionetkowym prezydentem. I to miał być taki gest w stronę Zachodu, że będzie miło teraz, bo Miedwiediew jest młodszy, miły, nie jest byłym kagiebistą jak Putin. Ale Jastrzębskiemu to się nie podobało, bo on jest Jastrzębiem. On odszedł wtedy z Kremla. Pozwolono mu właściwie odejść i zająć się działalnością artystyczną. Zaczął kręcić filmy dokumentalne. Ale kto mu sponsorował tę działalność? Kto mu sponsoruje te filmy? Wielki kremlowski oligarcha Aliszer Usmanow, związany z Putinem i związany także z Polską, w tym sensie, że ludzie powiązani z Usmanowem zafundowali nam aferę taśmową w 2014 roku, która znowu wyniosła do władzy Jarosława Kaczyńskiego. Mamy tu do czynienia, więc widzimy taki wąski krąg osób, które wpływają na losy Polski. Wasin, Iwanow, Jastrzębski, oligarcha Usmanow i do tego obaj bracia Kaczyńscy. To jest, widzimy tutaj taki krąg powiązań. Czy tak wygląda krąg ludzi, którzy zadecydowali o najnowszej historii Polski? Zaczynamy czuć, że za tym wszystkim kryje się jakaś duża tajemnica, kiedy dzieje się to, co się wydarzyło ostatnio i o czym napisaliśmy z Anną Dryjańską w Polityce. Ponieważ Anna Dryjańska bardzo, no, w sposób wręcz, jakby to powiedzieć, brak mi słów, żeby powiedzieć, jak ona to dobrze zrobiła, wcieliła się w taką dziennikarkę bulwarową, która skontaktowała się z Siergiejem Jastrzębskim i zaczęła go pytać o to, jak to się stało, że taki ważny człowiek na Kremlu został artystą, kręci filmy i przy okazji go zaczęła wypytywać o spotkania z Polakami. I Siergiej Jastrzębski skłamał, że nigdy nie spotkał się z Lechem Kaczyńskim, mimo że udzielał wywiadów kiedyś na temat tego spotkania wiele, wiele lat temu. Mimo że autoryzował wywiad z Anną Dryjańską, mimo że miał wiele okazji, żeby sprostować pomyłkę, gdyby to była pomyłka, tego nie zrobił. Skłamał w żywe oczy, próbował przekierować uwagę Dryjańskiej w rozmowie na Aleksandra Kwaśniewskiego, zapewne wiedząc, że to łatwy cel, no bo łatwo zasugerować, że postkomunista się spotykał z Rosjanami i że Rosjanom łatwiej było rozmawiać z Kwaśniewskim. Taki wydźwięk miały sugestie Jastrzębskiego. Ale prawda jest taka, że Jastrzębski skłamał być może tylko po to, żeby stworzyć wrażenie, że Rosja nie wspiera PiS. No, ale to jest kłamstwo w żywe oczy. No, być może po prostu Anna Dryjańska świetnie się wcieliła w dziennikarkę, która podchodzi do kwestii zasadniczych dość pobieżnie i on po prostu założył, że taka osoba nie sprawdzi tego, co Jastrzębski mówi, no ale myśmy z Anną Dryjańską to bardzo dokładnie sprawdzili, jest zdjęcie też na stronie Biura Bezpieczeństwa Narodowego z tego spotkania.
Więc myślę, to jest moja opinia, że jeżeli Jastrzębski aż kłamie w żywe oczy, uznał, że trzeba zaryzykować i skłamać w żywe oczy i zatrzeć na ile można ślady swego spotkania z Kaczyńskim, to znaczy, że to było spotkanie ważne, tam się coś wydarzyło. Ja pisałem do Jarosława Kaczyńskiego, pytając, czy on również się spotkał z Jastrzębskim i czy to on zasugerował bratu, żeby się spotkał z Jastrzębskim. Odpowiedzi do tej pory nie ma. No kto wie, może zainspirowałeś piątkowe wydarzenia swoimi pytaniami. Ale oczywiście to odnoszę się do Lex TVN, które nagle niczym dżin z butelki się pojawiło. Żartem, ale dodam jeszcze, że rosyjskie media z niezwykłą drobiazgowością i skrupulatnością donoszą o różnych rzeczach, które się dzieją w Polsce i które są publikowane w Polsce. I w rosyjskich mediach czasem byłego jakiegoś dygnitarza się czasem lekko uszczypnie, na przykład ten coś głupiego powiedział, prawda? Takie się puszcza oko do swoich czytelników. Natomiast o tym wywiadzie Jastrzębskiego, o jego kłamstwie i o naszej publikacji, mojej i Anny Driańskiej, w rosyjskich mediach nie ma ani słowa, ani piśnięcia. No cóż, może dobrze zlokalizowałeś miękkie podbrzusze. Ja mam taką propozycję, żebyśmy dali chwilę odpocząć Tomkowi przede wszystkim i spotkali się za chwilę po piosence krótkiej, po której opowiemy sobie o mało znanym animatorze ruchów tak zwanych pro-life, który ostatnio robi coraz większą karierę na pisowskich warszawskich salonach. Już za chwilę. Like
Dobry wieczór Państwu, wracamy. Skromny Radosław Gruca i jeszcze skromniejszy Tomasz Piątek, a to jest Dochodzenie Prawdy w Resecie Obywatelskim. Skończyliśmy o tajemniczym animatorze ruchów pro-life i to jest ta część, którą Tomek Wam przedstawi, a ja zrobię wprowadzenie do tej osoby. Może nie, nic nie mów, nie mówmy, kto to jest. Dobrze, okej, okay. To po prostu opowiedz, że jest taki człowiek. Nie, to znaczy na końcu powiemy, o kogo chodzi, ale zacznijmy tak. Proszę Państwa, jest sobie Kaja Godek. Ja od roku intensywnie zajmuję się Kają Godek i próbuję się dowiedzieć, skąd się ona wzięła. I mam coraz więcej informacji na ten temat. Pierwsze filmy, które możecie znaleźć na YouTube, to tam widać dużo różnych niepokojących, ale bardzo pośrednich powiązań. Teraz zaczynam się wgryzać już głębiej. Jakby opowieść o Kai Godek należy zacząć od pewnej fundacji, w której Kai Godek już nie ma, ale ona tam zaczynała jako taka raczkująca działaczka pro-life, zdobywała ostrogi, potem weszła do władz tej fundacji. To jest fundacja pana Mariusza Dzierżawskiego. Tego samego człowieka, który niedawno wszedł na mównicę w Sejmie i domagał się dożywocia za aborcję. Próbował rozpętać wojnę religijną w Polsce, otwartą wojnę, no bo wojnę cichą, wojnę religijną czy zimną wojnę religijną już mamy. U tego człowieka jakby wychowywała się Kaja Godek jako działaczka polityczna i społeczna. Ukształtował ją. Tak, on, znaczy nie tylko on, bo on w tej fundacji też nie jest najważniejszy. On w tej fundacji, fundacja to nazywa się Fundacja Pro Prawo do Życia, tą fundacją rządzi Allegry Było, socjocybernetyk, czyli specjalista od manipulacji społeczeństwem, który przybył ze wschodu, czasem podaje swoje nazwisko w wersji rosyjskiej, czasem ukraińskiej, to biznesmen powiązany, robiący biznesy z Rosją, Białorusią. Ale na samym początku, zanim jeszcze tam się zjawił jako ten przybysz właśnie ze wschodu, pan Alek Prybyło, na samym początku tę fundację założyło kilka osób, które traktowały Mariusza Dzierżawskiego jako takiego frontmana kamikadze, który wybiega właśnie i krzyczy rzeczy trudne do przyjęcia, bierze na siebie takie rzeczy. I kim były te osoby? Założycielami fundacji byli Jacek Sapa, Łukasz Wróbel, Anna Werbowa, później się pojawił jeszcze w Radzie Fundacji Marek Plockę, pisany przez TZ. I kim są ci ludzie? No, Jacek Sapa to ekspert Fundacji Republikańskiej, proszę sobie zapamiętać. Łukasz Wróbel to był wiceprezesem Fundacji Wolność i Nadzieja oraz sekretarzem Stowarzyszenia Republika. Anna Werbowa, no ja nie jestem tutaj, oczywiście nie mam prawa oceniać, czy ktoś jest przyzwoity, czy nie, ale Anna Werbowa, jak się patrzy na jej historię w tej fundacji, na ile ją widać z dokumentów, Anna Werbowa wydaje się osobą przyzwoitą, która się zorientowała w pewnym momencie, że to towarzystwo jest dziwne i sobie poszła. Zastąpił ją wspomniany wcześniej Marek Plockę. Więc mamy tych trzech panów, Jacek Sapa, Łukasz Wróbel, Marek Plockę. I co ich łączy? Właściwie kto ich łączy? Jacek Sapa, jak już wspomniałem, to ekspert Fundacji Republikańskiej założonej przez ultraprawicowego działacza Przemysława Wiplera, niegdyś głośnego. Bo Wipler w 2014 roku został oskarżony o zastosowanie przemocy wobec policjantów. Oni próbowali go poskromić, gdy awanturował się w stanie nietrzeźwym pod jednym z klubów nocnych w Warszawie. Dostał w 2016 roku, dostał 6 miesięcy w zawieszeniu Wipler za to. Rok później odszedł z polityki. Odszedł z polityki po tym, jak opisałem malwersację w jego fundacji Wolność i Nadzieja, którą tutaj wspomniałeś. O właśnie. I
I w tej historii właśnie akurat pan Wróbel wyszedł bardzo pozytywnie, bo zawiadomił prokuraturę o nieprawidłowościach, ale to już, ale to wcale nie zamknęło kariery politycznej Przemysława Wiplera i niedawno o nim pisała Dominika Wielowiejska w Gazecie Wyborczej. Bardzo długi tekst, a długi dlatego, że długa jest lista firm, które zamawiają u Przemysława Wiplera usługi lobbingowe, co nie jest tajemnicą. Lobbował między innymi w imieniu British American Tobacco. Jest bardzo wielu świadków, sam się tym chwalił. Nie ulega wątpliwości. Największe zamieszanie wokół głosowań akcyzy to miało związek z tym, że Przemysław Wipler jest takim człowiekiem bardzo ekspresyjnym i zdarza mu się coś chlapnąć na mieście. No, chlapnąć. Ja myślę, że w tym szaleństwie też jest pewnego rodzaju, jeśli nie metoda, to przynajmniej konsekwencja. No ale bardzo mądrze po swoim jej bójce z policjantami, z politycznego boksera stał się polityczno-biznesową szarą eminencją jako lobbysta. Właśnie, przeszliśmy w ten sposób płynnie do pana Wróbla, bo drugi z założycieli fundacji, pan Wróbel, również był związany z Przemysławem Wiplerem, był jego zastępcą Fundacji Wolność i Nadzieja i stał u boku Wiplera jako sekretarz Stowarzyszenia Republikanie. To jeszcze zanim się pokłócili, prawda, zanim Wróbel złożył na niego doniesienie do prokuratury. Marek Plockę na swoim Facebooku w 2011 roku napisał coś takiego. Trzeci z członków Rady Fundacji. Marek Plockę napisał coś takiego. Brothers and sisters, którzy głosujecie w Warszawie i nie jesteście zdecydowani, kogo poprzeć, polecam oddanie głosu na Przemysław Wipler. Tutaj nie odmieniam nazwiska, bo to było zrobione takim podświetlonym tagiem, tak? Startującego z siódmego miejsca z listy PiS. Jeżeli nie jesteście fanami obniżania podatków przez podwyżki VAT, jeśli nie jesteście zwolennikami otwierania korporacji zawodowych poprzez ograniczanie do nich dostępu, jeżeli uznajecie, że rodzina i dzieciaki mają więcej uroku niż najlepiej wystrzyżony pudel, oddacie głos na odpowiednią osobę. Nie róbmy obciachu, zmieńmy kraj na lepsze. I Przemysław Wipler mu odpisał: Maras, wielkie dzięki. Maras to od imienia Marek. Więc jakby na trzech filarach ta fundacja stoi, i panowie Sapa, Wróbel i Plockę, i wszystkie trzy były związane z Przemysławem Wiplerem. Co znaczy, że Wipler już wtedy próbował działać jak szara eminencja. Przynajmniej wszystko na to wskazuje tutaj, patrząc na to, że oni wszyscy są związani z Wiplerem i że są to ludzie ze środowiska Wiplera, wszystko wskazuje na to, że energiczny działacz polityczny, jakim był Wipler, spróbował również stworzyć sobie taką społeczną przybudówkę w postaci agresywnego ruchu antyaborcyjnego, antykobiecego. No i to jest dla nas też ciekawe z tych względów, że odnajdujemy Przemysława Wiplera także w funduszu Magna Polonia, który w funduszu Magna Polonia, w którym Wipler, do którego władz Wipler wszedł razem z Marianem Szołuchą, współpracownikiem Mateusza Piskorskiego, oskarżonego o szpiegostwo na rzecz Rosji i Chin. Sam pan Szołucha publikował teksty reklamujące Białoruś, Łukaszenki i gospodarkę tego białoruskiego postsowieckiego reżimu. Publikował mu takie teksty między innymi Mateusz Piskorski, oskarżony o szpiegostwo na rzecz Rosji i Chin. A co sam Wipler mówił o Rosji? Wipler mówił, że nie należy Rosji drażnić, bo Anusz nam przywali rakietą Iskander. Wipler mówił, że nie należy dawać ani sprzedawać Ukrainie broni na preferencyjnych zasadach, Ukrainie zagrożonej przez Rosję, naszego wspólnego wroga. Wipler był zwolennikiem dogadywania się z Rosją w sprawach gospodarczych, no a rosyjskie media tutaj z uznaniem odnotowywały na przykład między innymi taką wypowiedź Wiplera, kiedy zarzucono mu, że podlizuje się Putinowi, to on odpowiedział swojemu rozmówcy, że ten się podlizuje krwawym banderowcom, co
jedna z głównych rosyjskich tub propagandowych, telewizja Russia Today, odnotowała. Dodajmy, że fundusz Magna Polonia, w którym odnajdujemy Wiplera, to fundusz, który robił biznesy ze słynnym rekinem giełdowym, Romanem Karkosikiem, pożyczał mu pieniądze, potem się też z Karkosikiem pokłócił i próbował od Karkosika przejąć słynną telefonię w rodzinie, którą Karkosik założył wcześniej dla ojca Rydzyka, dla ojca Tadeusza Rydzyka, bohatera tej książki. To jest tom drugi, Rydzyk i przyjaciele, wielkie żniwo. Jest też tom pierwszy, Rydzyk i przyjaciele, kręte ścieżki. Przypominam o tym, bo jest Wigilia, czas prezentów. Można bliskim kupić oba tomy tej książki. Bardzo do tego zachęcam, bo nasze media, akurat jeśli chodzi o Tadeusza Rydzyka, zrobiły pewien wyjątek i kiedy wyszedł tom pierwszy, to poinformowały o ustaleniach tomu pierwszego, o powiązaniach Tadeusza Rydzyka z SB i Rosją, ale potem znowu schowały głowę w piasek i ten temat nie jest poruszany, a warto, żeby przy wigilijnym stole jak najwięcej osób, no może nie przy wigilijnym stole, ale żeby już po Wigilii jak najwięcej osób, waszych znajomych, krewnych, sięgnęło do tej lektury. Tutaj jeszcze Marcin Celiński podpowiada, że mamy obniżki w wydawnictwie Arbitror w związku ze świętami, no ale książki oczywiście są dostępne nie tylko na stronie wydawnictwa Arbitror, w sklepie internetowym wydawnictwa Arbitror są dostępne w księgarniach i salonach w całej Polsce. Nawet w małych miejscowościach, gdzie niegdzie widziałem, że księgarze odważnie książkę o Rydzyku wystawiają. No myślę, że ten nadchodzący rok z różnych powodów, ale między innymi ze względu na to, że to będzie ostatni rok przedwyborczy, co by się nie działo, a może nawet wyborczy, ale to akurat, szczerze mówiąc, ostatnio w to wątpię. I bardzo wiele, drodzy Państwo, z ustaleń Tomka po analizie nowych bohaterów i ludzi różnych, którzy się do tej władzy przyczepiają, zyskuje no, zupełnie inne tło, które należy badać. I tutaj jest kilka takich rzeczy, które chciałem też wszystkim polecić, jak na przykład historia geologa, który budował geotermię. To jest bardzo ciekawa historia. Fundacja żony tegoż geologa między innymi zajmuje się teraz dworkiem pana Obajtka, co też tak, jest... Tak, to są rzeczy niezwykłe i to jest opisane w drugim tomie tej książki. Tak. Ja tu wspomniałem o wigilijnym stole, ponieważ wigilijny stół w Polsce jest jednym z nielicznych narzędzi do przekłuwania baniek. Tam możecie powiedzieć wujkowi czy cioci, którzy wciąż chcą głosować na PiS i wciąż słuchają Rydzyka, tam możecie im powiedzieć, że zostało udowodnione i że to wszystko jest w Instytucie Pamięci Narodowej, że Rydzykiem opiekowało się samo Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, komunistyczne, i że Rydzyk mieszkał w Niemczech u komunistycznego milicjanta, który członka PZPR, który dziwnym trafem został nagle w Niemczech Zachodnich wielkim przedsiębiorcą. I możecie powiedzieć, o czym tutaj już wielokrotnie mówiliśmy, że Rydzyk założył Radio Maryja za pieniądze prawosławnej... Pani Rydan. Tak, pani Rydan, tak. Rydan nawet, Rydan. Prawosławnej wizjonerki. Mistyczki, tak. Która wychwala Rosję w swoich proroctwach i afiszuje się z dygnitarzami, afiszuje się z hierarchami putinowskiej cerkwi. Myślę, że no, Wigilia to nie jest, nie lubimy polityki przy Wigilii, ale z drugiej strony mamy niewiele narzędzi do przekłuwania baniek, więc serdecznie pozdrawiam wszystkich kamikadze, którzy przy okazji świątecznych spotkań podejmą się takiego przekłuwania. Myślę, że żeby uniknąć jakichś właśnie zgrzytów przy stole wigilijnym, to najbezpieczniejszym sposobem jest wręczenie książki pod choinkę, położenie jej pod choinkę.
I jest rok na to, żeby spokojnie jakoś rozmasować wszystkie ewentualne wybuchy, które mogą nastąpić. Ale konflikty integrują. Może tak być, drodzy Państwo, dlatego pospierajmy się kulturalnie. Dziękuję bardzo, Tomku, za dzisiejszą wizytę. No, ja też dziękuję ogromnie. Życzę Ci dużo zdrowia przede wszystkim, bo już pewnie się nie zobaczymy. I też zachęcam Cię do tego, żebyś złożył życzenia, drogi Asiatorku, kochana, pokaż nam Tomka i niech Tomek jeszcze wykorzysta te ostatnie chwile swojej godziny po to, żeby złożyć wszystkim najlepsze życzenia, bo już to ostatnie dochodzenie przed Bożym Narodzeniem, bo ja tak będę mówił. Tomku, the floor is yours. Pożycz wszystkiego najlepszego. Wszystkiego najlepszego, kochani. Wesołych świąt. Zdrowych, co jest bardzo ważne w obecnej pandemicznej sytuacji. W miarę możliwości pogodnych i spokojnych. Nacieszmy się sobą, otwórzmy swoje serca również dla tych, z którymi się nie zgadzamy, aczkolwiek nie pozwólmy, żeby ta atmosfera świąteczna nas rozmiękczyła i wytworzyła w nas jakieś przyzwolenie na zło, bo tego być nie może. Wszystkim i wierzącym, i niewierzącym z całego serca życzę wszystkiego dobrego i opieki Bożej też chętnie życzę, aczkolwiek wiem, że u nas język religijny jest w Polsce nadużywany i bardzo wielu z Was zapewne się zżyma, kiedy to słyszy. No ja jestem człowiekiem wierzącym, życzę Wam opieki Bożej, bo to najlepsze w moim pojęciu i według mojego doświadczenia, czego mogę życzyć, ale przede wszystkim życzę Wam też wszystkiego dobrego, tego, czego wy chcecie, co wy uważacie za dobre. No i życzę nam wszystkim, żeby sytuacja w naszym kraju i na świecie zaczęła się poprawiać. Mówię w naszym kraju i na świecie, bo one są ze sobą połączone, wbrew iluzji, w jakiej żyje wielu Polaków, myślących, że Polska jest odrębnym bytem, niezależnym od zagranicy. Abyśmy czuli się dobrze, i abyśmy myśleli jasno. Tego wam wszystkim życzę, ściskam was bardzo i dziękuję, że jesteście. Dziękujemy ci, Tomku. A wam wszystkim też polecam książki, nie tylko Tomka, ale w ogóle książki. Naprawdę to pomaga. Drodzy Państwo, naszym gościem był Tomasz Piątek, dziennikarz śledczy Reset Obywatelski, autor książek o ojcu. Przepraszam, o dyrektorze Rydzyku i między innymi o Macierewiczu, który wiele tajemnic już nam ujawnił. Tomku, dziękuję Ci bardzo. Dziękuję bardzo. A my, drodzy Państwo, bez zbędnej zwłoki, ja tylko tak zagadam, żeby była mała rozbiegówka, znane, lubiane, mądre. Już nie będę mówił, że wszystkim się bardzo podobają na wiele sposobów i to, że każda jest inna i to, że każda jest innego medium i to, że umieją się pokłócić, a potem nie wyrywają sobie włosów z głów. Ewentualnie ja sobie wyrywam po tych wizytach, bo czuję, że ja jestem nie bardzo potrzebny, żeby panie prowadziły rozmowy, ale postaram się coś tam od siebie do tych komentarzy dodać, a zawsze, cóż, nadzieję daje to, że przedstawiam panie i zadaję pierwsze pytanie. Potem liczę też, drodzy forumowicze, że pomożecie i razem z Asiatorkiem będziemy się wtrącać tutaj na ekran, bo wiem, że i Karolina, i Żaneta na przykład nie potrafią się oprzeć i czytają różne pytania, które pojawiają się na ekranie. Więc skoro już zdradziłem, no to witam na pokładzie panie. Jak się zaczną pojawiać, to będę je przedstawiał. Poproszę o wpuszczenie. Dominika Długosz, Newsweek. Dobry wieczór. Dzień dobry. Beata Grabarczyk, Radio Nowy Świat. Dobry wieczór. Dzień dobry. Dobry wieczór. Świątecznie. Żaneta Gotowalska, na temat.pl. Dobry wieczór. Dobry wieczór.
I Karolina Polska, Onet, tak, kobieta błękitna czasami, a czasami też... Nie, właśnie ja mam teraz nowe światło, już nie jestem niebieskim kosmitą, kosmitką. Wiem, no ale dlatego, że mogę cię nie poznać, sobie cieplejsze. Tak. Dlaczego niebieski to od razu kosmita, przepraszam, hello. Kosmici są zieloni, wszyscy wiedzą. Każdy wie. Dobrze, zieloni, niebiescy, drogie panie, nie zacznę wcale od Lex TVN, chociaż uważam, że lepiej się rozmawia jednak o TVN-ie, nie będąc tylko i wyłącznie z TVN-u, więc na koniec dwa słowa o tym powiemy, ale chciałbym zacząć od postaci moim zdaniem tragicznej i która nie poniosła żadnych konsekwencji, mimo że mogłaby rozmaite ponieść, a którą ja osobiście oskarżam o klęskę programu szczepień. I trudno będzie mi znaleźć jakieś usprawiedliwienia, a mowa o Michale Dworczyku. Chciałbym, żebyśmy się zastanowili, czy jest jakaś postać, na którą powinniśmy bardziej pomstować niż na Michała Dworczyka. Nie mówię dlatego, żeby jego wyjątkowo wyróżnić, ale to on rwał się jeszcze na początku roku do tego, żeby ogłaszać program szczepień, potem wielkie tempo, potem tego programu, czyli realizacji szczepień. Trochę pomagał pluć na celebrytów, a koniec końców po tym, jak ujawniono jego pierwsze maile, to gdzieś się schował i razem z nim schowała się wizja zaszczepienia i tak zwanej populacji czarnej. Dlaczego mówię o Michale Dworczyku? Uważam, że chciałbym was poprosić, żebyście znalazły takie postaci, które najgorzej zapisały się w ubiegłym roku, kończącym się właśnie roku. I moją kandydaturą jest tutaj Michał Dworczyk. I oczywiście możemy obwinić Jarosława Kaczyńskiego o wszystko, ale jednak dbajmy o to, żeby ludzie, którzy za coś odpowiadają, odpowiadali za coś faktycznie, bo skoro się na to zapisali, to powinni takie rozliczenie przejść. Dominiko, zacznę od ciebie, bo wiem, że w twoich publikacjach pojawiają się różne... Słyszycie? Co się śmiejecie? Często w twoich publikacjach pojawiały się moim zdaniem bardzo ważne obserwacje dotyczące tego, że przyszły rok może stanąć pod znakiem wojny antyszczepów ze szczepami. Bardzo umownie to nazywamy. Ja tylko chciałam postulować, żebyśmy ich nazywali proepidemikami, bo to lepiej brzmi. No właśnie, czekajcie, jest dużo różnych. No czekajcie, bo ja w ogóle zaczynamy od tego, że mam prezent dla Beaty Grabarczyk. Cudne. Tak. Dziękuję, no cudowna tak. Jest. Jestem bardzo proszę. Ja zielona choinka na głowie. Mam jeszcze gwiazdkę. Gwiazdeczka. Tak jest. Nie powiedzieliśmy, że to jest przedświąteczny program podsumowujący, więc trochę trzeba wyjaśnić tą całą akcję. A poza tym my z Dominiką rozmawiałyśmy od rano w radiu, tak. I pierwszy temat, który nam się napatoczył, to były sweterki świąteczne. To takie najbliższe. Ja nie mam sweterka, mam choinkę. Dobra, wracając do odpowiedzialności politycznej. Radek, nikt w tym kraju nie bierze odpowiedzialności politycznej, absolutnie za nic. I Michał Dworczyk nie jest wyjątkiem potwierdzającym regułę, tylko jest absolutnie regułą. Zresztą ja w ogóle uważam, że Michał Dworczyk w tych mailach, i to Beata się za mnie zaraz rzuci mi się do gardła, ale ja uważam, że Michał Dworczyk całkiem nieźle wypada w tych mailach. On nawet wypada czasami jak głos rozsądku, on nawet wypada jak ten, który logicznie myśli o niektórych sytuacjach, no choćby ten jego mail o wojsku, no to przecież no to sama prawda jest. To znaczy, to wszyscy to wiemy. Mnie ucieszyło, że ktoś w rządzie też to wie. No, gorzej, że nie ma siły przebicia, żeby coś z tym zrobić, ale wie przynajmniej. I to, że Michał Dworczyk nie ponosi żadnej odpowiedzialności za program szczepień, mnie nie dziwi. Znaczy, tak jak mnie nie dziwi zupełnie ostatni tweet ministra Błaszczaka, który się dopytywał, kto ponosi odpowiedzialność za pana żołnierza, który się udał na stronę białoruską. No kto ponosi odpowiedzialność? No na pewno nie minister obrony przecież. Nie wiem kto, może Glapiński, bo on też się obroną zajmuje. No, on lubi wszystkim się zajmować, więc... Więc serio, no oczywiście, że powinien Dworczyk ponieść odpowiedzialność. On powinien ponieść odpowiedzialność w momencie, kiedy pierwsze maile wypłynęły. Nie za program szczepień, tylko za to, gdzie przeniesiony został system zarządzania państwem. Ale to nie Dworczyk powinien ponieść odpowiedzialność, tylko Morawiecki powinien ponieść odpowiedzialność, bo to on przeniósł ten system zarządzania na Gmaila i WP, a nie Dworczyk. Więc tak, w ogóle od początku do końca wszyscy powinni polecieć. Nie tylko za pandemię.
Właśnie. Dobrze, to ja Beata, rzucaj się do gardła. To... Nie mam powodu, żeby się rzucać, bo ja się zgadzam z Dominiką, że za program szczepień to akurat Dworczyk średnio w sumie odpowiada, bo on został wysunięty z ramienia na czoło, czy to jak ktoś tam się mówiło. Natomiast no problem polega na tym, członek wysunięty z ramienia na czoło. No, prawie dobrze powiedziałam. Tylko problem polega na tym, że on nie miał swobody działania, tak jak nikt nie ma w tym rządzie. Będzie swobody działania, tak jak nie ma tej swobody działania premier. I dla mnie akurat postacią tragiczną nie jest Dworczyk, a bardziej jest minister zdrowia, no który jak się z nim rozmawia, no to robi wrażenie faceta, który kuma o co chodzi w przypadku tej pandemii, wie, że powinno się wprowadzić obostrzenia. No ale jak już rozumiem, że chciał wejść i zaskoczyć wszystkich decyzją, że będziemy szczepili od 1 marca medyków mundurowych i nauczycieli, no to wtedy wyjechał mu minister Czarnek i powiedział: Nie, to mnie się to nie podoba. Jeżeli idzie o nauczycieli, jeżeli idzie o mundurowych, no to nie wiedzieć, czemu minister sprawiedliwości zareagował, że też niekoniecznie. No i zostało mu to zdrowie. No to widocznie sobie tylko medyków wszystkich wyszczepi. I dla mnie to jest tragiczna postać. Znaczy facet, który rozumie, co się dzieje i nie może zrobić nic, bo taki jest układ polityczny, a nie inny. Natomiast zgadzam się w pełni, że jakbyśmy zaczęli rozpatrywać wszystko po kolei, to absolutnie każdy minister z tego rządu powinien wylecieć za coś. Z premierem na czele. Z premierem na czele, oczywiście, że tak. I myślę, że tak to Dominikę później zapytamy, bo ja jestem ciekawa, czy rzeczywiście nie jest przypadkiem tak, że Morawieckiemu to już tak ostatnie, nie wiem, tygodnie, może miesiące zostały. A daj spokój. Możemy o tym porozmawiać, tak. Muszę ze sobą porozmawiać. No, właśnie trzymając się tej naszej analogii do greckiej tragedii, to dla mnie najtragiczniejszą postacią to jest właśnie wspomniany premier Morawiecki, który nie dość, że musiał już tyle razy w ciągu ostatnich miesięcy połknąć swój język, że dziwię się, że się naprawdę nie zadławił. Ale on się tym lubi na co dzień. On to lubi. Poza tym to, co mnie bardzo, pomijając wszystkie względy merytoryczne, bezpieczeństwa państwa, odpowiedzialności politycznej, to wszystko, co już wiele, wiele razy było omawiane. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, bo mnie to uderza, że do premiera zgłaszają się ludzie z każdą pierdołą. Rozumiecie? To jest szef rządu, tak. Który powinien podejmować najważniejsze decyzje i ta cała maszyna państwowa, rządowa powinna działać właśnie jak takie sprawne urządzenie, w którym każdy trybik wykonuje swoją pracę. A tu się okazuje, że od treści tweeta, przez to, do których mediów wysłać komunikat, przez komunikację z Samuelem Pereirą i Jackiem Kurskim, po wszelakie zamówienia, większe i mniejsze, wszystko idzie do tego premiera. Już tak pomijając to, jak ja oceniam jego pracę, to słuchajcie, ja sobie nie wyobrażam, przekładając na taki język korporacyjny, prezesa wielkiej korporacji, który mógłby być dobrym i sprawnym prezesem, jednocześnie musząc podejmować każdą najdrobniejszą prezes, decyzję. Słowo klucz, którego użyłaś, prezes. Prezes. Do prezesa idą ważne rzeczy, a do Morawieckiego idą pierdoły jak kontakt z Pereirą. Ale to umówmy się też, że wszystkie te tematy, które wymieniłaś, to są tematy PR-owe, a premier jest głównym PR-owcem tego rządu, także w ogóle mnie to nie dziwi. Żaneta tak. Na pewno ma coś do dodania. Ja jestem z tą taką tutaj najbardziej kulturalną, czekającą w kolejce. Dzięki. Zawsze, dzięki. Nie, no bo dostaję później zarzut, że się wam nie wcinam, a ja nie umiem się wcinać, bo taką sobie przybrałam akurat rolę w tej naszej dyskusji, że sobie czekam na sam koniec i spijam z waszych ust, a później sobie coś tam dodaję w dwóch zdaniach. A tak zupełnie poważnie mówiąc, to ja też się zgadzam z tym, że dużą odpowiedzialność ponosi Jarosław Kaczyński, ale obciążenie go tą odpowiedzialnością byłoby bardzo proste. Zgadzam się z tym, że minister zdrowia ponosi odpowiedzialność, ale to też jest dosyć prosta konkluzja, tak samo jak premier Morawiecki. Wydaje mi się, że bardzo dużą odpowiedzialność ponosi każdy z nas i każda osoba, która zasiada w Sejmie, bo popełniliśmy mnóstwo błędów od samego początku pandemii, od momentu, kiedy zamykano lasy, wszyscy drwili z tego, że zamyka się lasy. Kiedy pojawiła się, to oczywiście był zeszły rok, a nie ten, ale to są jakby konsekwencje w tym roku cały czas widoczne. Później było odwołanie pandemii przez
premiera Morawieckiego kilkukrotne. Później było zapewnianie, że minęła nas ta jedna fala, druga fala i kolejna fala. Dziś słyszałam w audycji radiowej, że premier po raz kolejny odwołał pandemię, tymczasem jednak nie odwołuje tej pandemii, bo okazuje się, że piąta fala przed nami i on nie ma kompletnie pomysłu i nie widzi tutaj żadnej optymistycznej, żadnego optymistycznego elementu, więc wydaje mi się, że nie da się wskazać jednogłośnie jednej osoby, która jest odpowiedzialna za to wszystko. Ja też czuję się odpowiedzialna za to, co się dzieje, bo jeżeli się nie przekona żadnej z osób, które są w naszym otoczeniu za to, do tego, żeby się zaszczepiły, to też jest jakaś odpowiedzialność. Nie da się tego zrobić oczywiście tak jednostkowo, ale wydaje mi się, że każdy z nas gdzieś tam przymykając oko na to, co się dzieje, ponosi tę odpowiedzialność. Mówię też globalnie o społeczeństwie, bo widząc to, co się dzieje na ulicach, widząc to, w jaki sposób te obostrzenia nie są przestrzegane, widząc to, w jaki sposób ten szum komunikacyjny rządowy jest przenoszony na całe społeczeństwo, wydaje mi się, że tutaj nasza globalna odpowiedzialność też jest. Oczywiście największy minus stawiam przy premierze Morawieckim. Zgadzam się całkowicie z Karoliną, że tutaj ta odpowiedzialność jest i zgadzam się też z dziewczynami, że on zajmuje się zupełnie nie tymi rzeczami, którymi powinien się zajmować. Jego uwaga jest rozproszona, tak samo pana Dworczyka, ale tutaj cały czas gdzieś tam te sznureczki, jakbyśmy poszli, to siedzą w rękach pana Kaczyńskiego, więc tutaj jakby sterowalność ma duże znaczenie, ale ja bym tak łatwo nie wskazała jednej konkretnej osoby, która jest za to wszystko odpowiedzialna. Myślę, że też bardzo... Ale Żaneta, ja absolutnie nie, ja nie biorę na siebie odpowiedzialności. Nie biorę na siebie odpowiedzialności za to, co powinien zrobić rząd. Przepraszam cię bardzo, nie mówię rządzenie rozporządzeniami, kompletny chaos i informacyjny, i chaos w wydawanym prawie, to jest coś, za co odpowiada rząd. To oni nie poradzili. Rząd, ale społeczeństwo, jeżeli rząd sobie nie radzi, to społeczeństwo też musi dbać o państwo, w którym się znajduje, więc moim zdaniem... No dobrze, ale słuchaj, ja nawet nie mam pretensji do tych ludzi, którzy się nie zaszczepili, wiesz, dlatego, że jeżeli dzisiaj czytam, że ulotki o tym Polskim Ładzie czy czymś tam, wysłane do 15 milionów gospodarstw domowych, kosztowały mnie 4 miliony złotych, mnie kosztowały, ciebie kosztowały, pana kosztowały, a nie można było wysłać ulotek do ludzi z informacją o szczepieniach, o tym, jakie były są naukowe. Wysyłane takie ulotki, sama je dostałam dwa albo trzy razy. Naprawdę? A ja ani razu nie dostałam. Ja słuchajcie, ale to jest trochę, od razu mi się nasuwa analogia z sytuacją na granicy. Za każdym razem, kiedy w mediach swoich społecznościowych oburzałam się na sposób, w jaki traktowani są tam ludzie, dostawałam masę komentarzy pod tytułem, tak, jesteś taka mądra, to weź sobie uchodźcę do domu. No i właśnie ja mówię nie, bo ja wymagam tak samo ze szczepieniami, od mojego państwa, żeby to moje państwo w sposób systemowy pomagało ludziom, czy to są bezdomni, czy to są uchodźcy, czy to są inni potrzebujący. I ja również, tak jak Dominika, odmawiam brania tej odpowiedzialności na siebie. Ale to chyba nie o to chodzi. Tak, zupełnie nie rozumiecie, o co mi chodzi. To nie chodzi o to, że my jesteśmy odpowiedzialni i to my powinniśmy sobie radzić z pandemią, tylko w sytuacji, w której rząd sobie nie radzi, my też jesteśmy odpowiedzialni za to, żeby jakoś sobie z tym wszystkim poradzić. Nie mówię, no tak, ale to my pokazaliśmy przez ostatni rok, że bardzo sobie radzimy w tych naszych oddolnych inicjatywach społecznych i bierzemy na siebie odpowiedzialność, widząc, jak bardzo nieudolne są działania rządów i samorządów. W pandemii mam wrażenie, że nie. W przypadku takich procesów. Ale to tak jak powiedziała Dominika, ja się nie dziwię, mamy taki chaos komunikacyjny. Ministrowie własnego jednego rządu się kłócą między sobą. W obozie władzy zasiadają posłowie, którzy są oficjalnie antyszczepionkowi. To, że oni się szczepią po cichutku, to jest zupełnie inna sprawa. Natomiast oficjalnie są antyszczepionkowi, bo w ten sposób postanowili zawalczyć i wyrobić sobie imię i zawalczyć o swój przyszły elektorat. To trudno się dziwić, że ci ludzie na dole są pogubieni. Nie ma, powinien z rządu wypływać jeden jasny komunikat. Już nie mówiąc o tym, że te nasze paszporty covidowe to w ogóle jest jakiś śmiech przez łzy, no bo nie da się tego inaczej nazwać. Bo czy chociaż raz miałyście okazję w Polsce będąc musieć okazać paszport? Tak? Naprawdę? Tak, ja nie. Tak, jak wchodziłam do naszego korpo, Karolina, kiedyś, to mnie poprosili o paszport covidowy, a mój mąż musiał pokazać ostatnio na siłowni. A ja na koncercie problemu też pokazywałem i specjalnie sobie ściągnąłem i w ogóle. Okej, ale to zauważcie, że mówimy w takim razie o prywatnych inicjatywach, tak? Tak, dlatego mówię o tej odpowiedzialności, to też mam na myśli, że wiecie, no, w sytuacji, w której coś jest. Ja rozumiem, co ty mówisz. Natomiast absolutnie się z tym nie zgadzam. Ja wiem, słyszę po raz kolejny, że się nie zgadzasz i po raz kolejny próbuję powiedzieć, że chodzi mi tylko o to,
że jeżeli rządzący sobie nie radzą, to obowiązkiem obywatela jest sobie jakkolwiek radzić. Nie mówię o tym, że my mamy ich wyręczać z tej odpowiedzialności, tylko mamy spróbować sobie urządzić życie w tym burdelu, który oni nam organizują na co dzień. I ja uważam, że idąc na przykład na koncert, prywatny właściciel klubu jest jego odpowiedzialnością, żeby on wymagał od ludzi okazania certyfikatu covidowego. To, że rząd nie jest w stanie tego wynegocjować, to jest inna sprawa. Tylko że jakie on ma prawo do tego, żeby ten certyfikat sprawdzić? Nie ma żadnego prawa wymagać ode mnie, żebym ja mu ten certyfikat pokazała. Ale z drugiej strony, ty chcąc wejść na koncert, musisz mu ten certyfikat pokazać właśnie, żeby nie było, że jesteś nadmiarowym antyszczepionkowcem na sali. Ale on nie ma żadnych, on nie ma żadnych narzędzi. Nie ma żadnych instrumentów prawnych. Tak, żebym ja ten nawet tak. Leciutka ustawa, takie rozwiązanie, które jest po prostu jakimś naprawdę pseudo rozwiązaniem w porównaniu z tym, co się dzieje na zachodzie Europy, nawet to nie ma możliwości przejść przez nasz parlament. To jest niesamowite, a że nie, nasz parlament potrafi... do rozporządzeń, tu wracamy do tych rozporządzeń. A że nasz parlament potrafi się zmobilizować i potrafi przegłosować rzeczy, jeśli tylko chce, to widzieliśmy w piątek, jak w półtorej godziny od komisji po przegłosowaniu udało się załatwić Lex TVN, więc okazuje się, że się da, tylko trzeba chcieć. Co znowu pokazuje, nie, że... ale ja uważam, że cała historia pod tytułem my musimy sobie jakoś tej pandemii radzić, no to jest historia pod tytułem jesteśmy w dupie i zaczęliśmy się w niej urządzać. No tak nie, jest. Nie, nie może tak być. Znaczy państwo powinno nam zapewnić bezpieczeństwo. Żaneta, ja rozumiem, że tak, może właściwie, ale tutaj Karolina ma 100% racji. Nie może dojść do sytuacji, w której żąda ode mnie właściciel siłowni, klubu, szkoły, tańca, restauracji, paszportu, ja mu tego paszportu nie okazuję, po czym on idzie do sądu, bo on, znaczy nie musiał, znaczy on nie musiał żądać, ja nie musiałam mu pokazać, bo tego nie ma w prawie. Tak? Dobrze, a co w sytuacji, w której sobie państwo nie radzi? Co mamy robić my jako społeczeństwo, kiedy państwo sobie nie radzi? Potulnie patrzeć na umierających ludzi, podporządkować... Ale my nie jesteśmy w stanie tego zmienić. No naprawdę nie jesteśmy w stanie. Jesteśmy, Dominika, poczekaj, bo tak naprawdę trzeba, jak to mówi prezydent, wyważyć, nie? Znaczy jedyne co... Jedno dobro, drugie dobro. Prawda? Drugie dobro, no więc jedno dobro... Jedno dobro jest takie, że możemy, prawda, to po prostu spijamy ze jego ust wszystkie słowa. No ja więc codziennie. Jedno dobro jest takie, że w ramach radzenia sobie możemy na przykład wszyscy poważnie podejść do sprawy maseczek i nie czekać, aż przyjdzie pan policjant i nas porazi paralizatorem, tylko po prostu zakładamy te maseczki. Ale dziewczyny, połowa Polaków nie jest zaszczepiona. My sobie możemy w pięć osób powiedzieć tak, my poradzimy sobie i tak dalej, ale jest ta połowa ludzi, która ma to gdzieś. No i to jest właśnie problem, to znaczy te osoby... Ale to jest problem gdzieś, wynikający dlatego, z tego, że rząd nie jest w stanie nic zrobić. To prawda, to jest ten problem. A tylko dodam, że to, że Polacy, gdyby to było od początku fajnie zorganizowane, by się dostosowali, niech pokaże to, co się działo w marcu 2020, kiedy się naprawdę wszyscy absolutnie zmobilizowani i pamiętacie to, wszyscy przestrzegali bez szansu. Lepszy ten przykład z paleniem papierosów i z zakazem palenia i to jest, tak, to jest to, dużo, tak, i to jest naprawdę bardzo rozsądne, to może powiedz, to nie będę ci zabierać, że tak powiem, grepsu. No ja chciałam tylko powiedzieć, że jako zaszczepiona i przestrzegająca obostrzeń obywatelka wymagam od mojego państwa takich regulacji wobec osób niezaszczepionych, jakie są w tej chwili wobec osób palących, ni mniej, ni więcej. W restauracjach, w samolotach, w pociągach, na koncertach, na przystankach, w kinie, w autobusach nie wolno palić papierosów. Koniec, kropka. Ludzie się do tego dostosowali. Nikt nie protestuje i nie mówi, że to jest segregacja tytoniowa i że jest ich odebierana wolność i tak dalej, i tak dalej. Ale wiele lat to zajęło ludziom, żeby się zajęło. Zajęło, ale to jest... Nie do końca, to znaczy ja pamiętam, jak te przepisy zostały wprowadzone i nie było takich protestów, że ludzie wychodzili na ulicę i się awanturowali, bo nie, zabierają na ulicę nie, ale w lokalach były tak, takie... Ale się ludzie tak, dostosowali, oczywiście. Dokładnie, były dyskusje, były argumenty, natomiast skończyło się to tym, że nigdzie się nie zbuntował i nie poszedł do restauracji, żeby zajarać sobie fajkę. Nie usiadł po środku, nie wywalił nóg na stół i nie wyciąga papierosa. A trochę tego ci antyszczepionkowcy by chcieli, że ja tutaj siadam właśnie z papierosem czy z cygarem po środku restauracji, bo jestem wolnym człowiekiem i mam do tego prawo. No nie, tak
twoja wolność kończy się w tym miejscu, w którym zaczyna zagrażać mojemu bezpieczeństwu. Twojej wolności. Mojej wolności. Tak, granica mojej wolności jest krzywda innego człowieka i to jest taka zasada filozofa Mila, która bardzo dobrze odpowiada naszym czasom. To znaczy nie może być tak, że moja wolność jest absolutna, bo to jest liberum veto i my do niczego w ten sposób nie doprowadzimy. Natomiast uważam, że ten przykład z papierosami jest naprawdę świetny, bo mówię, argumenty były te same. No jak to? Odbieracie mi moją wolność. Nie mogę palić na moim balkonie. Jak to? Ja właściwie byłam wtedy w stanie podzielać te argumenty tych ludzi palących, chociaż sama nie palę. No bo tak sobie też myślałam, że mają prawo palić, ale z drugiej strony nie mają prawa mnie zatruwać tym dymem papierosowym. I teraz nie ma dyskusji na ten temat, to jest oczywiste. Dokładnie. Dokładnie tak. Natomiast absolutnie winą rządu jest to, że po pierwsze nie wprowadza logicznych i jasno wytłumaczonych obostrzeń, takich, które nie mają programu. Tak? To nie jest takie, że wsypują wszystkie pomysły do wora i tak co im? Do wora, do kapelusza i wyciągają im. O, to zamknijmy lasy. Dobra, to dzisiaj zamykamy lasy. To może zamkniemy stoki narciarskie. No dobra, zamknijmy stoki narciarskie. Nie było jasnego, klarownego, logicznego programu i nie było egzekucji tego programu. Znaczy nie może być tak, że wrzucamy sobie jakieś pomysły, a później ich nie egzekwujemy. No i mało tego, to ja się pozwolę sobie wciąć. Już po 22 minutach? Tak, tak. Nie, ale mówiąc zupełnie poważnie, chciałem was spytać, czy podzielacie obawy wielu moich rozmówców z polityki, że tak naprawdę ten spór między ludźmi, którzy chcą się szczepić, a ludźmi, którzy budują sobie ideologię sanitaryzmu, bo oni to budują, to jest w ogóle ich tworzące się na naszych oczach dzieło, może być największą emocją społeczną, poza oczywiście drożyzną, która będzie irytować i powodować, że władza będzie się wykapywać z kolejnych procentów, bo jest to chyba nieuniknione. Drożyzna, ale absolutnie drożyzna będzie najważniejsza, nie będzie COVID. Okej, drożyzna będzie najważniejsza, ale teraz mamy problem, mamy tragiczny obraz państwa, które jest sparaliżowane przez marzenie o tym, że ewentualnie 3-5% ludzi, którzy mogą głosować na Konfederację, ale na przykład nie mają, ja teraz cytuję akurat bardzo kompetentnego polityka, mogą głosować na PiS, a nie chcą na Konfederację, bo ma zbyt wolnościowe postulaty i to mogłoby ograniczyć socjal, więc będziemy robili takie różne oka, pozy, pozory i my sobie gadamy, ludzie żyją Lex TVN, różnymi rzeczami, a tymczasem mamy znowu o 3 tygodnie przesunięte w ogóle rozmowy na temat ustawy Hoca, która nawet sama jako ustawa straciła zęby w międzyczasie. Słuchaj, ona wejdzie tygodnie poczekaj, tylko dokończę szybciutko a propos terminu, bo to jest tak, ustawa Hoca za 3 tygodnie może wejdzie pod obrady Sejmu. Później powiedzmy, że kolejny tydzień, dwa dam Senatowi, to jest już 5 tygodni. Później teoretycznie prezydent ma 21 dni na podpisanie tej ustawy i zapewne będzie jakieś vacatio legis. Czyli ta ustawa wejdzie na 6. falę, czyli gdzieś koło września, jak dobrze pójdzie. Więc to jest w ogóle jakieś kompletne wariactwo. Radek, emocja społeczna jest bardzo istotna politycznie, ale pod warunkiem, że jest autentyczna. To znaczy, że jest, że partia, która chce ją wykorzystać, staje po której stronie tej emocji. Prawo i Sprawiedliwość doskonale umiało wykorzystać emocje społeczne. Problem ze szczepieniami i z COVID-em jest taki, że Prawo i Sprawiedliwość nie może zrobić nic. Bo idzie środkiem polskiej drogi w tej sprawie i ustawa Hoca jest idealnym przykładem tego. To znaczy, to jest ustawa, która nie satysfakcjonuje nikogo. Antyszczepionkowców nie satysfakcjonuje, bo w ogóle mówi coś o szczepieniach i o paszportach covidowych i o ich pokazywaniu, co w ogóle absolutnie nie mieści się. Z drugiej strony nie satysfakcjonuje osób takich jak my, ja, które uważają, poseł że... Poseł Piecha chociażby. Jak poseł Piecha, niech będzie poseł Piecha. W związku z tym jest absolutnie dla nikogo, to znaczy nie przemawia do nikogo. Nie da się zarządzać emocją społeczną, będąc letnim i będąc gdzieś po środku. Nie da się tego zrobić po prostu. I o ile Prawo i Sprawiedliwość doskonale potrafiło zarządzać emocjami w przypadku uchodźców, w przypadku społeczności LGBT, w przypadku aborcji,
to tutaj ma ewidentny problem. I ta emocja będzie bardzo duża i ona się trochę chyba wyrwała spod kontroli właśnie dlatego, że rząd nie jest w stanie nic zrobić w tej sprawie. Znaczy nie jest w stanie opowiedzieć się po żadnej ze stron, bo usiłuje to rozgrywać, ale efekt będzie taki, że ona zagra jak zawsze dla radykałów, znaczy dla Konfederacji i dla Lewicy w tym przypadku, bo tutaj Platforma też jest taka, kurde, nie wiadomo, nie? Tak, z nimi to nigdy nie wiadomo, o co im chodzi tak do końca. I czy masz wyłączony, Karolina, mikrofon. Przepraszam. No nie, oczywiście tam są jednostki na Rukowiczowie. Chciałam powiedzieć, że tak, że w Platformie poza Rukowiczem i Sikorskim nie słyszałam nikogo, kto by na przykład powiedział wprost, tak, jestem za paszportami covidowymi. No ale wiesz, oni tam będą kluczyć. I tylko tak będą bardziej kluczyć w kierunku szczepionkowców, a ci będą kluczyć bardziej w kierunku antyszczepionkowców. Ale ta emocja zagra dla Lewicy i Konfederacji. Skończyłam, kropka, dziękuję. Dobrze, to ja myślę, że Platforma będzie kluczyć, ale tak naprawdę to chodzi o kluczenie takie, żeby nie pomagać PiS-owi. Znaczy to jest takie czekanie, aż się PiS na tym sam wykrwawi. Przy okazji. Wiesz co, to jeszcze jedno zdanie, bo oni do mnie powiedzieli, i PiS-owcy, i platformerzy, politycy Platformy, powiedzieli do mnie ostatnio dokładnie to samo, to znaczy w tych nieoficjalnych tam gadkach na korytarzu, że i to jest dokładnie to samo. Oni wszyscy mówią, chodzi o elektorat Hołowni. Chodzi o elektorat, który jest drugi w kolejności po Konfederacji z tego najbardziej wątpiącego w szczepienia i oni potrzebują tego elektoratu. No, żelaznym elektoratem się nie wygrywa, ani Platforma, czy tam Koalicja Obywatelska, ani PiS nie ma szans wygrać wyborów, stworzyć rządu przy tym stanie posiadania. Muszą przekonać jedni albo Konfederacja, tu się nie da raczej, albo tych bardziej konserwatywnych wyborców Hołowni, drudzy bardziej centrowych wyborców Hołowni i dlatego nie chcą się zadeklarować. No obie partie znowu mają ten sam cel. I to jest. A ja mogę, przepraszam, ja bym tylko jeszcze jeden kij do tego mrowiska wrzuciła. Nie macie wrażenia, że ci szczepionkowcy to oni nie są tak, antyszczepionkowcy, czy tam pro, co? Proepidemicy to oni nie są tak sami sobie, tylko oni są naprawdę dobrze zorganizowani i to rosyjscy trolle zarządzają ich emocjami? Oni są świetnie zorganizowani, co pokazuje ich aktywność w mediach społecznościowych, bo zakładam jednak, że jest to mniejszość, ale bardzo głośna mniejszość i przykład z mojego własnego ogródka. Ostatnio zaszczepiłam swoją córkę, z czego jestem bardzo dumna, 9-letnią. Wrzuciłam, żeby się pochwalić, bo wiadomo, że trzeba polecać swoją próżność, ale trochę dla dobrego przykładu na Twittera zdjęcie. Specjalnie zablokowałam komentarze, bo wiedziałam, co tam się wydarzy, natomiast nie da się zablokować forwardu, czyli podawania dalej. No i to, co tam się wydarzyło, to po prostu nie będę wam cytować, bo było straszne, obrzydliwe. Natomiast to, jak oni atakują zwarcie nagle, no to nie pozostawia wątpliwości, że tam jest bardzo dobra organizacja tego ruchu i on się przez to wydaje, że on jest nie wiadomo jak wielki, a tak naprawdę on tych takich twardych foliarzy, zwolenników teorii spiskowych nie jest tak strasznie dużo. Mamy dużo ludzi takich, którzy nie do końca wiedzą, co zrobić, trochę się boją, trochę im się nie chce i takich, którzy gdyby nagle się okazało, że nie mogą pójść do kina czy do restauracji, póki nie będą zaszczepieni, to oni by się zaszczepili. No to pokazywały przykłady europejskie, jak nagle we Francji kilka milionów osób się zarejestrowało na szczepienie, bo to są tacy ludzie, którzy tutaj to mi się uda, tak? No a ten core taki antyszczepionkowy to jest jakiś procent, no tylko, że faktycznie oni są bardzo zmobilizowani i po prostu uderzają całą taką armią i przez to się wydaje, że oni mają nie wiadomo jak wielką moc. No nie mają tej mocy aż tak dużej, żeby się ich tak strasznie bać. Ale przepraszam, oddany fan Żanety zwraca uwagę, że Żaneta jeszcze się nie wypowiadała, ale zanim to zrobi, to ja nawiążę do tego, co przed chwilą mówiłaś i wrócę do tego Dworczyka. Ja następnym razem będę z transparentami tutaj siedzieć. Ja też o tym pomyślałem i pomyślałem sobie nawet, że chciałbym być jak marszałek Witek, która tak sobie może powyciszać, chociaż to nie ona zaczęła, ale dobrze. Uważam, ale słuchajcie, bo to jest bardzo ważne dla mnie spostrzeżenie, być może banalne, ale na pewno warte podzielenia się z naszymi widzami, słuchaczami, słuchaczkami i widzkami. Czy nie macie wrażenia, że błąd polegał na tym,
że pod koniec ubiegłego roku rozpędza się poprzednia fala i rząd nie ma w zasadzie żadnego wytłumaczenia na to, że dał ciała. Wiadomo już, że nie było żadnych programów, pomysłów Szumowskiego. Wyciągnęły watchdogi plany, których nie było. No i rząd nie ma nic na swoje usprawiedliwienie i nagle jest informacja, jest szczepionka gotowa, zaraz może przelatywać. I rząd pierwsze co robi, mówi: tak, już kończymy tą pandemię, zaraz ostatnia prosta, szczepmy się, bądźmy odpowiedzialni. Jak się zaszczepimy, będzie wszystko dobrze. To jest klucz. Jak się zaszczepimy, będzie wszystko dobrze. I to jest... dzisiaj się odbija nam wszystkim czkawką. Dlatego, że zwracam uwagę na pierwszą kwestię. Po pierwszej szczepionce bardzo dużo ludzi nie przyszło na drugą. To jest zastanawiające i chciałem, żebyście się wypowiedziały, dlaczego ja mam swoją tezę, ale przede wszystkim widać wyraźnie, że te obietnice rządu znowu okazały się puste. No ale to okazało się puste, bo myśmy nie poszli się szczepić, no to jest ten problem. Ale ja wiem dlaczego, znaczy, co tu jest największym problemem. Grabka, Żaneta. Przepraszam, ja tylko jedno zdanie powiem. Znaczy problemem jest to, że nie wysłano tych wszystkich szczepionkobusów, Bóg wie czego, do małych wsi i wioseczek, gdzie ludzie po prostu nie pojechali do miast, żeby się szczepić, bo to było za daleko. Gdyby te busy pojechały, sytuacja wyglądałaby inaczej. Amen. Żaneta, Żaneta. Tak, ja z tego miejsca bardzo serdecznie chciałabym pozdrowić moją mamę, która mówi, że jestem bardzo wygadana. Więc wracając do tego, co chciałam powiedzieć kilka minut temu. Wydaje mi się, że ta grupa faktycznie antyszczepionkowców, czy tam proepidemików, jakkolwiek ich nazwiemy, jest być może mała, ale ze względu na to, że jest tak dobrze zorganizowana, dociera właśnie do tych osób, które stoją w rozkroku i nie wiedzą, czy się zaszczepić, czy nie zaszczepić. Oni mają ogromne zasięgi, hashtagi, które promują na Twitterze, wszystkie akcje na wykopie, na Facebooku, te wszystkie ich zorganizowane jakieś fora dyskusyjne, różnego rodzaju filmy na YouTubie, to są filmy i te wszystkie akcje, które zyskują na takim zasięgu, że docierają naprawdę do sporych grup. I być może jest ich niewiele, ale zasięgi robią i tutaj jest według mnie problem. Co do tych zaszczepionych, niezaszczepionych, to chciałabym też wrócić do tego, że to już po raz kolejny, tak jak pod koniec roku przy szczepionkach, tak po raz kolejny w tym roku też rząd próbował zakomunikować wygraną, postawienie się trochę wyżej od innych, mówienie, że my jesteśmy już na drodze ku wygranej, a nasi sąsiedzi jeszcze z tym walczą, wprowadzają lockdowny, my tego nie robimy, bo sobie doskonale radzimy. No i tutaj nie tylko karma, tylko po prostu samospełniająca się przepowiednia jednak ma miejsce i te osoby, które to mówią, czyli premier Morawiecki za chwilę musi się z tego wycofywać, ale mówi to w taki sposób, że teraz jeszcze chwilę, już jesteśmy na ostatniej prostej, trochę tak jak Jarosław Kaczyński dochodził do prawdy, mam wrażenie, że to wszystko jest cały czas takie jakby powtarzającą się sytuacją w polityce. A co do tej kwestii drugich dawek i nie przyjścia na nie, no to też jest kwestia komunikacji. Nie wszyscy, ostatnio słyszałam taką wypowiedź doktora Grzesiowskiego, który powiedział, że dopiero w jakiejś sytuacji przychodzą do niego osoby, które nie chciały się zaszczepić i mówią, że nie wiedziały do tej pory, że bez szczepionki można umierać, że one tego w TVP nie słyszały, że one skorzystają tylko i wyłącznie z tej telewizji i tam nikt nie mówił, że dlaczego one powiedziały wtedy Grzesiowskiemu, że dlaczego nie wyszedł Jarosław Kaczyński, nie powiedział, że trzeba się zaszczepić i one by wtedy dowiedziały się, że faktycznie coś takiego trzeba zrobić, przyszły zaszczepić się wtedy, kiedy ktoś z ich rodziny zmarł, więc wydaje mi się, że to jest kwestia właśnie dostępu do informacji, komunikacji, no i wina tutaj absolutnie rządzących, że ten proces komunikacyjny nie występuje w taki sposób, jak występować powinien. Wszyscy pamiętamy tegoroczne plakaty, czy tam całą kampanię outdoorową dotyczącą szczepienia się. To wyglądało jak wyblaknięte jakieś plakaty sprzed 10 lat, które tak naprawdę niewiele ludziom mówiły, nie rzucały się kompletnie w oczy, no i nie występowało to w taki sposób, jak powinno występować, czy występowało też na Zachodzie. No, te osoby, które były zaangażowane w całą akcję, ci celebryci czy jacyś sportowcy, to też nie były jakieś naprawdę wielkie nazwiska, oprócz oczywiście olimpijczyków, którzy gdzieś tam się pojawili, to nie były osoby, które są autorytetami dla tej grupy, która nie chce się szczepić moim zdaniem. No tutaj można tych błędów wyliczać mnóstwo. Myślę, że rząd powinien mieć jednak osoby, które odpowiedzialne powinny być za komunikację i zewnętrzną i wewnętrzną, żeby doprowadzić do takiej sytuacji, że jednak społeczeństwo dążyłoby do jak największego wyszczepienia. W tej sytuacji mamy, w tym momencie mamy taką sytuację, że ci, którzy mieli się zaszczepić, już to zrobili, ci, którzy chcieli namówić swoich bliskich, już to zrobili, tak jak Karolina
osoby, które są świadome i konsekwencji, i też świadome jakby tego, w jaki sposób szczepionki działają, zaszczepiły swoje dzieci, namówiły znajomych, żeby zaszczepili swoje dzieci, i to już jest grupa, która jest zamknięta. My cały czas stoimy w miejscu, jeżeli chodzi o osoby, które możemy w to wszystko zaangażować. I też wydaje mi się, że już trochę ten moment, kiedy można było coś zrobić, minął, że było mnóstwo takich momentów, w których można było właśnie z taką komunikacją wkroczyć, albo nie ignorować ekspertów, jak na przykład głosy Rady Medycznej, które są konsekwentnie ignorowane przez rządzących, co daje też poczucie społeczeństwu, że jednak ci wszyscy autorytety, które gdzieś tam występują w okolicy rządu, nic nie znaczą, więc cały czas gdzieś tam jest podbijana ta taka negatywna emocja, że może jednak w tych szczepionkach coś takiego złego jest, co sprawia, że tych ludzi się do tego nie zachęca. Myślę, że tam jest kilka takich wątków i nie ma łatwej odpowiedzi na to, co zrobić, bo wydaje mi się, że tak jak powiedziałam, no ten moment już minął i teraz trzeba trochę ratować, gasić ten pożar, który cały czas się tli i on się tak łatwo nie da wygasić, a premier Morawiecki w różnych sytuacjach pokazuje, że trochę wznieca ten pożar, a później chwali się tym, że go gasi, stojąc z konewką i podlewając tę ścianę, która gdzieś tam płonie. Premier Morawiecki nie może nic złego powiedzieć, on tylko dobrze. Ja chciałam na obronę premiera powiedzieć jedno słowo. Na obronę premiera chciałam powiedzieć jedno słowo, że ja się nie dziwię, że on nie traktuje poważnie Rady Medycznej przy premierze, skoro pan profesor Horban regularnie opowiada brednie, których się słuchać. To inna sprawa. Ale to tej Radzie Medycznej zasiada dużo więcej. Tak, oczywiście. Że Horban został wybrany jako... Ale ten... Horban niestety jest powodem i myślę... Dobrze, ale Dominika, to konkretnie mówimy, bo to rzadko masz okazję powiedzieć, jakie... Ja rzadko masz okazję, Dominika, się odezwać, to proszę. Proszę, antena jest twoja. Podziel się z klasą. Wszyscy się pośmiejemy. No, nie, no powiedz, kretyjskie wypowiedzi Horbana. Wiesz co, ja nawet napisałam ze dwa artykuły o tym, ale no naprawdę, no nie będę przytaczała tutaj wypowiedzi wszystkich Horbana, które były... Tak, bo on mówił, że te szczepionki to nie wiadomo. Tak, na salę, zdejmował maseczkę i mówił, na wszelki wypadek zdejmę jednak tą maseczkę. Już tak, i już, że szczepionki nie wiadomo, czy będą działały, czy nie będą. No w ogóle... On też mówił, że doceńmy tych, którzy podjęli ryzyko zaszczepienia się, no tak. I od razu ci kiełkuje w głowie, że to jest ryzyko. Tak, że jest ryzyko jakieś, tak, że a potem po cichu, po ciemku wychodzi Kraska w Sejmie na mównicę i mówi, że nie było ani jednego przypadku śmierci wywołanego NOP-em, tak? I to mówi o godzinie 29 w Sejmie, kiedy nikt go już nie słucha, nie? Znaczy, jakieś absurdalne historie. Ja chciałam tylko powiedzieć w nawiązaniu do tego, co mówiła Żaneta, że ja uważam, że ten kapitał zaufania społecznego został zmarnowany na samym początku, dlatego o czym też już mówiłam wcześniej, my na początku na wiosnę 2020 roku bardzo się wszyscy zmobilizowaliśmy i rzeczywiście wszyscy tych obostrzeń przestrzegaliśmy, tego dystansu pilnowaliśmy, dezynfekowaliśmy ręce. Ja pamiętam, baliśmy się i byliśmy zmobilizowani, po czym zostało wprowadzone ileś naprawdę kretyńskich rozwiązań w stylu zakaz wstępu do lasu, czy obowiązek noszenia maseczek w parku. Wybory kopertowe przede wszystkim. No wybory kopertowe. I potem zaczęła się jakaś taka właśnie dziwna zabawa w odwoływanie pandemii, powrót pandemii, odwoływanie. No działy się i w tym momencie to zaufanie do rządu i do tego, że te decyzje są racjonalne, prysło. Gdyby one, po pierwsze ten lockdown pierwszy trwał zdecydowanie za długo, bo w ogóle przy takiej liczbie zakażeń, jaka była wtedy, ja przypominam, że ten pierwszy lockdown był wprowadzany, jak zakażeń chyba było 27 dziennie, wiecie, 27 sztuk zakażeń dziennie. Karolina, tak. Drugi lockdown to był horror, to znaczy twoje dziecko starsze też chodzi do szkoły, tak? Przecież tak? One mają rok w plecy. Znaczy dzieci poszły do szkoły w październiku zeszłego roku, a potem poszły w kwietniu tego roku. Przez cały rok nie były w szkole, po prostu. To był horror. W każdym razie chodzi mi o to w skrócie, że tymi nieracjonalnymi decyzjami został zmarnowany ten kapitał zaufania społecznego, który teraz, jeśli już tak się strasznie bronimy przed wprowadzeniem obostrzeń, który teraz mógłby zostać wykorzystany do tego, żeby ludzi nakłonić do szczepień. Ale wiecie co, mnie to absolutnie zaskakuje, że... Nie, ja teraz ja. Mnie to absolutnie zaskakuje, że patrząc na maile Dworczyka, i o czymśmy już mówiły przed chwilą, widać wprost, że wszystko w tym rządzie to jest PR, tak? To znaczy opiera się absolutnie tylko i wyłącznie na PR-ze. A potem okazuje się, że ten PR jest taki słaby. Znaczy wszystko tu jest słabe. Pierwszy porządny filmik pod tytułem Szczepcie się, jaki zobaczyłam, to był filmik z Tuskiem.
Znaczy też wiem, że to jest PR, tak? Znaczy też wiem, że to jest mistrz bajeru i że on potrafi to tak ładnie wszystko odkręcić, żeby wyglądało to super fajnie. Ale to był naprawdę dobry film. To znaczy idzie lider, szczepi się, mówi jak, widać, jak że kochasz to się, tak, jak kochasz to się zaszczep, bo chce się zobaczyć z dziećmi i wnukami i wszystko jest cacy. Znaczy to powinien zrobić premier, to powinien zrobić prezes, prezydent, to powinien prezydent. Zrobić prezydent. Ale tak? Prezydent nie lubi, jak mu się majstruje igłą przy ramieniu. Ale się zaszczepił trzecią dawką. No tak, to świetnie, po cichu. Ale cierpiał. Pokazały się dwa zdjęcia ze szczepień. Jedno to było zdjęcie trzeciej dawki Morawieckiego, jak w tym swoim czarnym golfiku poszedł tam się zaszczepić i to była fotka jedna, to nie był filmik i druga to był Karczewski, który się zaszczepił i też była to fotografia. Natomiast gdyby rzeczywiście na początku panowie wzięli się w kupę, zacisnęli zęby, bo te swoje strachy mogli schować się do kieszeni, bo jak jesteś prezydentem, to nie możesz mieć jakichś prywatnych... Musisz być twardym. Nie, musisz być twardym. Nie możesz i trzeba czasem podjąć takie decyzje, że ci się nawet w głowie nie mieści. Dokładnie, dokładnie tak. Tak, i jak podejmiesz taką decyzję, że ci się w głowie nie mieści, że jednak no trudno, boję się, ale dam się zaszczepić i niech ludzie to zobaczą, to sytuacja wyglądałaby inaczej. Ale ponieważ pan prezydent się boi, jak mu się majdruje przy ręku, pan premier też jakoś nie chciał pokazać, nie wiem, żeby nie położyć się, antyszczepionkowcy się zniechęcą, bo się zaszczepił. A pan prezydent w ogóle nie lubi pokazywać niczego, więc... To prawda. A poza tym wiesz, właściwie to ja nie wiem, czy ja bym chciała oglądać prezesa, no właśnie, który się szczepi. Ja przez chwilę pomyślałam, że bym chciała, ale tak zaczęłam sobie myśleć o tych ramionach i tak... No, chyba jednak wolę, że jest taki milczący. Ludwiku Dorniej psie Sabo, naprawdę. Zostawmy te ramiona. Dobrze, a ja chciałem w takim razie jeszcze zaskoczyć was pytaniem. I chciałem was spytać o to, co waszym zdaniem było najgorszym, co się wydarzyło w ubiegłym roku, a co najlepszym, nie wiem, objawem, zdarzeniem, a może nadzieją na przyszły rok. I zacznę od kogo? Tak, od Żanety. Szok i niedowierzanie. Żanety. To ja zacznę przekornie od tego, co najlepsze. Wydaje mi się, że jako społeczeństwo się sprawdzamy bardzo mocno mimo wszystko, jak obserwuję chociażby te ostatnie protesty, które były, nie tylko mówię o obronie TVN-u czy obronie wolnych mediów, ale mam na myśli też wyjście na ulicę po śmierci Izabeli z Pszczyny, myślę o sytuacjach, w których są jakieś takie oddolne inicjatywy wspierające chociażby dzieciaki, które potrzebują dużych funduszy na leczenie. Myślę, że w takich sytuacjach jesteśmy w stanie pokazać, że jednak tych ludzi dobrej woli, jakby to patetycznie nie zabrzmiało, jest więcej i trochę takiego kolorytu w tej szaroburej rzeczywistości jest wprowadzane, więc tutaj ogromne brawa dla społeczeństwa, że mimo wszystko w tej takiej dusznej atmosferze potrafią wykrzesić w sobie takie pozytywne nuty. A co było najgorsze, to jest chyba trudne, najtrudniejsze pytanie, jakie można było zadać, bo nie da się chyba wskazać na jedną taką konkretną rzecz, ale wydaje mi się, że najgorsza jest ta postępująca polaryzacja społeczeństwa i to, że coraz bardziej zaczynamy się nienawidzić, ale w takim dosłownym tego słowa znaczeniu, że potrafimy robić drugiej osobie krzywdę, nawet w takich kontaktach face to face na ulicy, mamy czelność postępować tak jak wobec Karoliny, nie będę tutaj już o swoim przykładzie mówić, jeżeli chodzi o mowę nienawiści i hejt w internecie, że potrafimy życzyć komuś śmierci, nie tylko mam na myśli polityków, ale też działaczy społecznych, że jesteśmy w stanie przymykać oko na umierających ludzi w lesie przy polsko-białoruskiej granicy. Ta znieczulica, która nas wszystkich dotknęła, to jest oczywiście postępująca znieczulica od wielu lat, ale myślę, że w tym roku wszyscy jesteśmy w stanie wskazać miliony takich przykładów, kiedy jako społeczeństwo tutaj też mamy, ta druga część społeczeństwa, nie chcę tego też tak nazywać, bo tutaj znowu wchodzimy w ten podział, ale jest taka grupa, która po prostu bardzo dobrze się czuje w tym takim jadowitym sosie, w którym może się taplać na co dzień i wszystkim nam to szkodzi, ale przedświątecznie wolałabym się skupić jednak na tej pozytywnej grupie, która potrafi się zjednoczyć i potrafi działać i mam nadzieję, że takich ludzi dobrej woli będzie coraz więcej. Karolina. To ja zacznę od najgorszego, żeby mieć to z głowy i tutaj będę miała trzy pozycje ex aequo na pierwszym miejscu i to jest to, że zaczęło w styczniu obowiązywać prawo antyaborcyjne w Polsce, które doprowadziło już do jednej tragedii, o której wiemy i na pewno doprowadzi jeszcze do wielu innych. Druga taka sprawa, no to jest to, co się dzieje na granicy i to jest temat, który mi nigdy nie wychodzi z głowy i który wyjątkowo głośno rozbrzmiewa w moich myślach teraz, im bliżej jest Boże Narodzenie i ten
cały kult dzieciątka urodzonego w stajence, którego nikt nie chciał przyjąć, i to puste naczynie, które zostawimy przy stołach dla zbłądzonego wędrowcy. No to wszystko, już mówiłam na ten temat tyle, wiecie doskonale, o co mi chodzi, no ale to wszystko dla mnie jest tak koszmarne, że nie jestem w stanie o tym przestać myśleć. No i trzecia sprawa oczywista, czyli ten COVID, i w tej chwili już ile, 85 tysięcy ofiar w Polsce? Coś no koło tego. Tydzień ponad 3 tysiące, to jest tak szybko przerastające, że... Niedługo dojdziemy do 100. A poza tym są ci, którzy umierają nie z powodu COVID-u, tak, ale dlatego, że nie szpitali mogą dostać. Myślę, że takie analizy na pewno się pojawią, ile osób nadmiarowo, że tak się w dość zimnym języku statystycznym wyrażę, umarło nie z powodu bezpośrednio COVID-u, tylko dlatego, że mieli inne choroby, których albo nie leczyli, bo się bali pójść do przychodni, albo po prostu się do tych szpitali nie dostali. No więc to są te najgorsze rzeczy. Jeśli chodzi o najlepsze, to tego roku, to po pierwsze latem wyszła nowa wyczekana powieść Stephena Kinga, Billy Summers, bardzo dobry kryminał. Pierwszy raz mistrz popełnił 100% kryminał, niemalże bez wątków fantastycznych. Druga rzecz to jest drugi sezon Wiedźmina, który właśnie zaczęłam oglądać. Na razie mi się bardzo, bardzo podoba, dużo bardziej niż pierwszy. No, a poza tym ten Wiedźmin, no to słuchajcie, no można by go oglądać bez dźwięku. Ten Wiedźmin, tak, ten zdecydowanie, można bez dźwięku. Można. A trzecia rzecz, na którą nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale ja ją obserwuję, że w mediach mainstreamowych i nie tylko powoli do głosu dochodzi nowe, młodsze pokolenie dziennikarzy. Być może my tu zebrani jesteśmy trochę jego przedstawicielami. Ty, Dominika, znaczy, też może robić głupie miny. Chodzi mi o to, że to taka elita dziennikarska trzeciej RP, którą bardzo szanuję, ale która też w którymś momencie powinna dopuścić młodszych kolegów do głosu. Mam wrażenie, że powoli sobie zdaję z tego sprawę, bądź też ci młodsi koledzy są już na tyle silni i pewni siebie, że sami sobie to miejsce zabierają, i to jest zjawisko, które obserwuję, i ono mi się podoba również. Mnie też się podoba Beata teraz. No więc ale dla mnie chyba najgorsze jest on to, mnie chyba, on mnie chyba sekuje, nie? Nie, on ci zostawił sobie na deser. Aha. Bo jak już ci odda antenę, to już się nikt nie dostanie. Więc ja uważam, że to, co się dzieje na granicy, jest jednocześnie i najgorsze, i najlepsze, to, co nas spotkało. Najgorsze dlatego, że wyłażą z nas obrzydliwe rzeczy, absolutnie obrzydliwe. Jest ta grupa ludzi, którzy, jak już słyszę pana jednego w telewizji zwanej publiczną, który mówi, a dlaczego my do nich nie strzelamy, no to po prostu mnie krew zalewa, tak? I wyłażą takie właśnie takie zobojętnienie, czasami taki absolutny lęk, czasami koniunkturalizm. To jest straszne, ale z drugiej strony pojawiła się cała masa fantastycznych ludzi, którzy tym uchodźcom pomagają, którzy gotują jakiś hektolitr zup na granicy zachodniej i przewożą je na wschód. Cała masa ludzi wysłała jakieś ubrania. No ja rozmawiałam ostatnio z Mirosławem Niszewskim, tak zupełnie prywatnie, człowiekiem, który tam mieszka, nie wiem, 100 czy 200 metrów od granicy, i pytam, jak jest. On mówi, że jest strasznie, no bo dalej oni są w tym stanie wyjątkowym. Natomiast mówi, że ma pełną stodołę rzeczy dla uchodźców. I mówi, jak to się wszystko skończy, ja po prostu do tych ośrodków dla uchodźców to wyślę. Więc wyszło z nas dużo dobrego, i to jest fajne, i to mi się też podoba. A to, co jest straszne, to są te nadmiarowe śmierci z powodu COVID-u i z powodu tych ludzi, którzy umierają, bo nie mogą się dostać do lekarza, nie mogą się dostać do szpitali. To jest absolutny dramat. Znaczy, Polska straciła jakieś duże miasto porządne w tym COVID-zie. I dopiero w zeszłym tygodniu Senat szarpnął się na to, przepraszam, że mówię, szarpnął się na to, żeby postawić świeczki i chorągiewki przed Senatem i żeby jakoś te osoby uczcić. Sejm tam się chyba raz pomodlił, więc umówmy się, może się pomodlić zawsze, bo to ci posłowie PiS-u są wyrywni. To, co jest dobre i to, co jest ciekawe, to, że artyści zaczęli się bardzo angażować w tych charytatywnych imprezach, ale też interpretują nasze klasyki literatury, dopasowując je do tych współczesnych czasów. To znaczy, tu jest jedna sprawa tego wesela, ale dużo było takich przedstawień.
które pokazywały, które były dla nas lustrem po prostu, dla nas, dla społeczeństwa. Więc to jest dla mnie fantastyczne. To, że się spieramy na tych różnych protestach, jak mówiła Żaneta, to ja mam niedosyt. To znaczy dla mnie nas tam powinny być po prostu setki tysięcy, a nie dziesiątki tysięcy, ponieważ nam się odbiera wolność. I chyba to, co jest złe, to to, że zaczynamy się przynajmniej w niektórych przypadkach urządzać w dupie, albo jesteśmy tą żabą, która już się ugotowała. I to jest dla mnie złe. No i absolutnym złem jest dla mnie, to są rządy PiS-u. No, sorry. Nic gorszego chyba w historii ostatnich 30 lat nie spotkało Polski. Dominiko. Wiesz co, cały czas, nie, w sumie się cieszyłam, że tak na koniec mnie zostawiłeś, bo ja się cały czas zastanawiam, co było dobrego w tym roku i szczerze Wiedźmin. Mówiąc... Wiedźmin. Poza Wiedźminem, kurczę, niewiele. No. Assassin's Creed wyszedł w zeszłym roku, chociaż można go przerzucić na ten. To jest naprawdę doskonała gierka. Niestety na następną będę musiała czekać jeszcze ze 3 lata na następną część. A poza tym no jest słabo, ale szczerze mówiąc uważam, że zeznania Borowca, które ujawnił Wojtek Czuchnowski w Gazecie Wyborczej są czymś, co nam się obróci na dobre. Ponieważ widać po tych zeznaniach, jak bardzo potrzebne są instytucje niezależne od rządu. Znaczy rząd... Przedstawiciele tego rządu z panem Mariuszem Błaszczakiem na czele i telewizja publiczna skazały pana Sebastiana w ciągu 2 dni. Znaczy najpierw wyszedł Błaszczak, a potem wyszła telewizja publiczna z wiadomościami, która łącznie z tym, że sfałszowała linię na drodze, zrobiła wszystko, żeby pokazać, że Sejczęto nie było w prawie. A teraz wiemy, że pani premier spała i nie było sygnałów dźwiękowych, o czym się mówiło od samego początku. Znaczy to były plotki, które krążyły po tak zwanym mieście. No to były zeznania tych świadków, którzy wychodzili teraz z tego spotkania. Teraz mamy człowieka, który to mówi i uważam, że to uświadomi bardzo, mam nadzieję, wielu ludziom, jak bardzo potrzebne nam są instytucje obywatelskie, znaczy jak bardzo potrzebne nam są instytucje, które będą nas bronić przed władzą, bo po to jest Rzecznik Praw Obywatelskich, żeby bronił pana Sebastiana z Sejczęto w momencie, kiedy ten zderza się z władzą. I nie w sensie fizycznym, tylko w sensie całego aparatu propagandy i całego aparatu władzy. Jak bardzo potrzebne są media, które są niezależne od rządu. Ja nie uważam, żeby... Nie uważam, żeby cała atmosfera dookoła Lex TVN przynosiła nam korzyści. Natomiast trzeba zwracać uwagę na jedną rzecz. Nie chodzi tutaj o to, że pani Długosz będzie mogła wchodzić do Sejmu i coś pokazywać. Bo pani Długosz to sobie poradzi, sobie wejdzie do tego Sejmu. Chodzi o to, żeby państwo, widzowie, słuchacze mieli wybór. Mieli wybór przed nie tylko polityczny, ale również wybór medium, któremu wierzą, któremu ufają, które chcą oglądać. Bo z tego wyboru biorą się wybory polityczne. W momencie, kiedy widzicie dwie różne rzeczywistości, możecie wybrać, w co wierzycie, komu wierzycie. A w momencie, kiedy widzicie tylko TVP, to gówno możecie wybrać. I niestety do tego zmierzamy. I dlatego uważam, że ta ostatnia sprawa z tego tygodnia być może jest tym dobrym, co otworzy ludziom trochę oczy na to, po co są takie instytucje, które z rządem mają niewiele wspólnego. To, co było najgorsze, no dziewczyny wyliczyły wszystko. No tu naprawdę, serio, no tu ręce opadają. No to co trzeci dzień. Ja mam jeszcze jedno. Serial Squid Game. To dobre czy niedobre, bo ja nie dobrałam. Jako nie, ale Karolina, obejrzałam ostatnio ze dwie polskie komedie romantyczne. Serio, okay, nie wiesz, dobra. O czym mówisz. Nie. Ja obejrzałam stary polski film Instynkt, także... Nie, serio, dwie komedie romantyczne. Bardzo. Dlaczego to sobie zrobiłaś? Chora byłam. Wiecie co, ale z tych dobrych rzeczy... Ale i poczekajcie, bo jeszcze tą słową jakąś... I jeszcze jedna dobra rzecz. Dobra rzecz, uważam, że dobrą rzeczą jest Mejza. Naprawdę. Uważam, że dobrą rzeczą jest Mejza, że się przydarzył, że go widać, że codziennie mówimy o tym, że Mejza tam jest, dlatego że dla bardzo wielu ludzi Mejza jest problemem. Znaczy nie jest problemem Unia Europejska, sądy, trybunały, bo to są duże rzeczy, poważne i tak dalej. Mejza, który oszukiwał rodziców,
chorych dzieci. To jest coś, czego ludzie przełknąć nie mogą. I to, że media sprawę Mejzy ujawniły, to, że codziennie widzimy, że on wciąż siedzi w tym rządzie, że on wciąż jest wiceministrem. On dostał urlop, wiecie na ile? Od dzisiaj, od wczoraj? Nie, od dzisiaj. Na 5 dni. Do pierwszego dnia świąt. Na 5 dni. Czy wiecie, ile razy się spotyka Sejm w ciągu tych 5 dni? 0 razy. Komisje pracują. On w życiu na komisji nie był. Ale wiecie, co jest jeszcze dobre, bo ja o tym zapomniałam. To, że dziennikarstwo śledcze nam się odrodziło. To znaczy, to był taki zawał dziennikarstwa śledczego po mniej więcej aferze Rywina i po tym, jak media zrobiły się bardzo słabe, bo był kryzys ten 2008 roku, media nie miały pieniędzy. I jakoś to dziennikarstwo śledcze umierało, a w tej chwili jest bardzo silna ekipa zdolnych, także młodych bardzo reporterów śledczych i oni odwalają kawał fantastycznej roboty. To ja tylko powiem, ale pamiętajmy, że właśnie o tych wszystkich rzeczach, o Mejzie, o Szydło, nie dowiedzielibyśmy się, gdyby nie wolne media, bo jak wiemy, TVP, tak zwane wiadomości TVP Info przemilczywały te tematy bardzo. Oni przemilczyli podwyżki ostatnio. Oni starali się przemilczeć wynik wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych, bo to jest ważne do tego, co powiedziałaś, że demokracja to nie tylko wolne wybory, nawet jeśli te wybory nie będą sfałszowane i nawet nie to, kto liczy te głosy, bo to się tak mówi, że nieważne. To jest, ale dostęp do informacji. To jest dostęp do niezależnej informacji z różnych stron pokazywanej. To jest fundament demokracji. Bez tego znaczy, serio, bo ja nie się ma. Nie upieszę, trzeba kochać Newsweeka, czy mnie i mi wierzyć. Dzwonek sobie. Można sobie brać. Dzwonek sobie. Laskę marszałka skończy. Dobrze, że ja mam jeszcze. Dzisiaj byłyście gościniami. Sam chciałeś, Radek. Dochodzenie prawdy, wyjątkowy program z wyjątkowymi gościniami. To był i naszymi gościniami była Żaneta Gotowalska, która dała radę się przebić na temat.pl, Karolina Opolska, Onet, Beata Grabarczyk, Radio Nowy Świat i Dominika Długosz, Newsweek. I nadal się wszystkie lubimy. Wesołych świąt? Wesołych świąt. Tak, wesołych świąt. I szczęśliwego. Ja się na pewno jeszcze do was odezwę, bo co ja bym zrobił bez was. No ale do widzów i naszych słuchaczy mówimy. Wszystkiego dobrego. Tak jest. Wszystkiego także od nas. Słyszymy się w przyszłym roku. 2022 był lepszy niż 2021. Owszem, dokładnie. Wszystkiego dobrego dziewczyny, wszystkiego dobrego resetarianki, resetarianie. Słyszymy się już wkrótce. A to było Dochodzenie Prawdy na Resecie Obywatelskim. Słuchajcie nas i wspierajcie dalej, bo będziemy tylko lepsi i lepsze. Dobranoc. Dobranoc. Reset Obywatelski.